Komisji. Szanowni Państwo, podczas poprzedniego posiedzenia zakończyliśmy naszą pracę wnioskiem do Pana Prezydenta o przygotowanie takiej prezentacji obrazującej propozycję zmian. Myślę, że od tego momentu rozpoczniemy. Pani Dyrektor, bardzo proszę o przedstawienie tej prezentacji. Dzień dobry Państwu, Monika Marczewska, Kancelaria Prezydenta. Proszę Państwa, to co za chwilę Państwo zobaczą, to będzie naniesienie tych propozycji, które zostały złożone przez jednostki pomocnicze i zobrazowanie ich wizualnie na mapie miasta. Zaczynając alfabetycznie, jeżeli chodzi o dzielnicę Adamowice i Branowice, tutaj propozycji nie było. Czechowa Południowego też nie, więc przejdziemy do Czechowa Północnego i od tego momentu zaczniemy tą prezentację. I ja poproszę pana Basaka o prezentację i o takie króciutkie omówienie przy ewentualnym wsparciu pani kierownicy. Dzień dobry Państwu, Paweł Masek, Kończył Informatyki i Domu Miasta. Więc zgodnie z propozycjami, jakie dotarły do nas z Czechowa Północnego, więc propozycja jest taka, żeby przekazać część przy ulicy Arsztajnowej do Czechowa Południowego. To jest kilka tylko budynków. Oraz odłączenie od Czechowa Północnego terenu pomiędzy obecną ulicą Poligonową a granicą działek przyległych do ulicy Tereckiego. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że rozsądne byłoby w tej chwili omówienie tego, ponieważ kiedy pójdzie kolejny element prezentacji, może się okazać, że my już tego nie będziemy pamiętać, co było na początku, więc proponuję omówienie tego. Szanowni Państwo Radni, co myślicie o proponowanych zmianach? Bardzo proszę, Pan Radny Malgul. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, czy uważam te zmiany za sensowne? Oczywiście tutaj odniosę się do tych też spornych kwestii. W związku z tym, że potencjalnie tereny
część terenów tych Górek Czechowskich być może będzie kiedyś zabudowana. Więc powiązanie gospodarcze bardziej wskazują na Sławin niż na Czechów. Podobnie rozdzielenie tej dwóch części ulicy Poligonowej na dwie dzielnice też wydaje się mało rozsądne. W związku z tym rzeczywiście odłączenie tych części od Czechowa i przyłączenie do Sławina też wydaje się być sensowne. Z kolejnych tutaj tych propozycji składanych przez Ponikwodę, tutaj akurat nie mamy do czynienia z mieszkańcami, tylko bardziej obszarami przemysłowo-handlowymi, natomiast one są rzeczywiście bardzo silnie, tu też powiązania gospodarcze bardziej są związane z Ponikwodą, czy Centrum Handlowe Olim, czy tutaj część obiektów. Ja te propozycje Ponikwody znałem wcześniej, wiem jakie jest właśnie uzasadnienie i rzeczywiście tutaj dużo więcej wspólnego ten obszar ma z Ponikwodą niż z Czechowem. Także akurat tutaj ja popieram tą propozycję i również rozdzielenie przez środek Górek Czechowskich i przez te działki, bo wydaje mi się ze względu na powiązania gospodarcze to zasadne. Pozwolę sobie udzielić głosu. No nie zgodzę się ze swoim przedmówcą. Generalnie przyjmujemy za granicę jakieś większe arterie, natomiast wykonywanie tego typu wycinanek, jak ma miejsce w przypadku tej części gospodarczej znajdującej się po lewej stronie alei spółdzielczości pracy, nie rozumiem niczego, nie widzę tutaj tego naturalnego trendu, o którym pan radny wspomniał. Zupełnie jest to dla mnie niezrozumiałe. Natomiast jak gdyby naturalną granicą dla mnie jest zarówno ulica Związkowa, jak i Aleja Spółdzielczości Pracy. I czynienie tego typu fremu wejścia no, wydaje mi się zupełnie nienaturalne i nielogiczne. Pytanie jakie parametry przyjmiemy jako wyznaczniki granic? Czy przyjmiemy je jako arterie, na przykład główne ulice, czy też jako, tak jak tutaj padła propozycja ze strony dzielnicy Sławin, jako granicę wyznaczającą suchą dolinę tam, w poligonie. Więc moje pytanie może tutaj, jakie będą punkty adresowe z tej ciemniejszej części? Czy to będzie, to będą adresy poligonowa, czy to będą adresy odrębnych ulic? Są punkty adresowe po jednej stronie ulicy Poligonowej, natomiast po drugiej stronie mamy już punkty adresowe, przyszłe punkty adresowe nowych ulic. Tutaj jeszcze jak widać, Państwa nie ma budynków, te budynki dopiero się pojawią. Nie będzie tak. Jak widać, oczywiście proszę zobaczyć, obecnie zostały punkty adresowe jeszcze przy Poligonowej. Tak, po lewej stronie, znaczy po lewej stronie tej jakby obecnej granicy dzielnicy. Tak, w zachodniej. Natomiast po tej stronie, jak widać, mamy już punkty adresowe nowe, przyszłe, powstałe przez podziały działek przy nowych ulicach. Nowych ulicach, które jeszcze, jak widać, pomalutku dopiero się zabudowują. Tą granicę, którą wyznaczyliśmy, idąc suchą doliną, tak, to podobała jedna z propozycji, właśnie słabo. Także tak, to mniej więcej wyglądało, tak. W opisie wniosku Rady Zarządu Dzielnicy Czechów Południowy mamy propozycję rozdzielającą, aby granicą była ulica, tak aby wszystkie domy przy ulicy Tereckiego należały do Czechowa Północnego. Proszę powiedzieć, gdzie jest ulica Tereckiego, proszę bardzo. Aha, to jest tutaj. To jest od Zelberowicza na północ do granicy miasta. Jak
poruszamy się ulicą Zelborowicza na zachód, mijamy Koncertową i kolejna ulica to będzie ulica Tereckiego. Przebiegamy od Zelborowicza do granicy miasta. Tą granicę, przyszłą granicę dzielnicy poprowadziliśmy zgodnie z tym, jak dzielą się obręby działki geodezyjne. Te wszystkie działki, jak wyświetlę teraz punkty adresowe, mają adresy od Tereckiego. Tu nie ma ulicy, tak, jest granica działki. Jeśli ja wyłączę teraz te granice, proszę zobaczyć, to jest tylko granica obrębu geodezyjnego, granica działek. A adresy? Te adresy to są domki, czy adresy są od ulicy Polimonowej. Polimonowa, tak. Bardzo proszę. Bardzo jaskrawym przykładem jest bezsensowny podział na Pelinie, do którego też za chwilę pewnie dojdziemy, gdzie ulica dzieli obszar, który funkcjonuje razem, gdzie ja bym może poprosił jako przykład. Ale może trzymajmy się w tej chwili. Ja właśnie, tak, proszę o przesunięcie do dzielnicy Pelin, gdzie w jaskrawy sposób widać, jak podział ulicami jest, mówiąc wprost, bezsensowny. Że obszar, który w żaden sposób, o tutaj, tak, ten, który tak naprawdę i ludzie z tego obszaru chodzą do kościoła na Felinie, chodzą do szkoły, chodzą na zakupy, są w pełen sposób związani gospodarczo i społecznie z Felinem, należą do Kuśminka i pewnie ci, którzy się wprowadzają do tych nowych bloków, nawet nie bardzo wiedzą, co to jest Kuśminek i gdzie leży. Także spójrzmy na to właśnie pod kątem wspólnoty jakiejś gospodarczej i społecznej. I pod tym kątem, jeżeli powstaną jakieś budynki przy poligonowej, to co to za różnica, czy powstają z prawej strony, czy lewej strony poligonowej? No, czy to jest ktoś z jednej strony ulicy mieszka, to ma gdzieś latę do Czechowa, gdzie Czechów nijak się nie ma zupełnie inne problemy niż te obszary. Ja bym prosił o spojrzenie właśnie takie bardziej wspólnoty, powiązań społecznych, powiązań gospodarczych. I pod tym kątem dlatego Polikona składa taki wniosek, dlatego że tak naprawdę Centrum Handlowe Roli w dużym stopniu bardziej jest powiązane z Polikoną niż Czechowem. I dlatego taki wniosek składają. Być może tam się może zastanowić nad Bursakami, nad Związkową Bursaki. Czy ten obszar, żeby nie dzielić, natomiast tu akurat się przychylam do wniosku Polikwody, żeby Centrum Handlowe Olim przyłączyć. To tyle, akurat się nie wiąże z żadnymi mieszkańcami, tylko z częścią, która jest bardziej gospodarczo połączona z Polikwody. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja chciałbym tutaj troszeczkę naszą dyskusję w jakiś sposób porządkować, bo ja rozumiem, że będą głosy za i będą głosy przeciw. Natomiast skupmy się nad jakimś takim schematem działania, bo będą głosy z naszej strony jako radnych. Ja bym chciał bardzo chętnie wysłuchać głosy ze strony przedstawicieli rad dzielnic i także usłyszeć głos ze strony władz miasta, czyli prezydenta. Państwo możecie dyskutować tutaj jako radni, ja mogę się do tej dyskusji dołączyć. Rozmawiać, ale chciałbym, jeśli są przedstawiciele rad dzielnic, to jeszcze usłyszeć ich zdanie na ten temat i na pewno głos ze strony prezydenta. W każdym z punktów tak omawiamy. Dobrze, czy mamy wobec tego przedstawicieli rad dzielnic, które są w tej chwili omawiane? Bardzo proszę. Może pytać o rezydencję. Dziękuję bardzo.
Radosław Bosiak, przewodniczący zarządu dzielnicy Sławie. Wyjaśnię sytuację. Jeżeli chodzi o propozycję zmiany granicy powyżej ulicy Zelberowicza, na, tak powiem, równolegle do ulicy Poligonowej i do ulicy Dereckiego, to tutaj jest stan faktyczny taki, że adresy są ulicy Poligonowej, granice wyborcze są też po tym granicy, którąśmy tutaj zakreślili i faktycznie mieszkańcy czują się bardziej związani z ulicy, z osiedlem Sławin niż z Czechowem. Także tutaj żadnej dyskusji nie mam. Mnie się wydaje, że podobne jest stanowisko dzielnicy Czechów Północy. Jeżeli chodzi o niżej położone obszary, czyli rejon, który powiedzmy jest powiązany z ulicą Regalista i niższe te obszary, jeżeli Państwo wyjdziecie na, zajrzycie na plan zagospodarowania przestrzennego, zarówno ten, który w tej chwili obowiązuje, jak i tu jest, który to jest w przyszłości, widzicie Państwo, że powstają wyspy, które są powiązane funkcjonalnie z ulicą Poligonową. Te wyspy mają połączenie pod trasą, są przejścia dostawione z ulicy Poligonowej i należy się liczyć, że ci mieszkańcy mają więcej interesów z osiedlem Sławi niż Czechów, tym bardziej, że bardziej naturalną granicą będzie na granica pomiędzy tej biegnąca w Sukrej Dolinie, która faktycznie będzie rozdzielać te obszary. Należy też dodać, że historycznie te obszary należały kiedyś w przyszłości do mieszkańców ulicy Poligonowej. Tam wypasali bydło, tam były tak zwane, ulica Poligonowa to są tak zwane Czechów Wygmury, a dolny Czechów, czyli rejon ulicy Wilnowej, też się nazywał Czechów. Także to nie jest powiedziane, że górki czechowskie, to są górki czechowskie Czechowa Północnego i Południowego. Następnym argumentem, który chciałem przytoczyć, jest to, że Czechowie się rozciągają bardzo daleko. Właśnie do spółdzielczości pracy. I teraz poza tym, następny argument to jest taki, że jednak te osiedla są już w tej chwili bardzo duże. Wspólnoty liczą ponad 20 tysięcy osób, każde z nich. I w związku z tym mnie się wydaje, że bardziej racjonalne jest już łączenie tych obszarów do dzielnicy Sławy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, przewodnicząca. Proszę Państwa, Jadwiga Mam, to wszyscy chyba wiedzą. Chcę tylko dodać, że od początku tworzyłam Radę i 20 lat, kiedy powstała Rada Dzielnicy Sławi, jest to jedna z najwcześniej powstających, chyba siódma w kolejności. I chciałam dodać, że tu w zupełności, bo rozmawialiśmy wtedy, kiedy jeszcze byłam członkiem Rady przed zmianą statusu mojej osoby, o granicach Rady Dzielnic i w całości popieram to, co powiedział kolega Radek Osiak i nie wyobrażam sobie, żeby ta część została w tej sytuacji, kiedy mamy taką możliwość, przyłączona do Czechowa, bo cały rejon Botanika to tylko nazwa osiedla Botanik. Natomiast to są górki czechowskie, wąwóz, ciągłość. To po pierwsze, a po drugie, proszę Państwa, jeśli ktoś zna ten teren, to żeby dojechać do ulicy Poligonowej w ten rejon, trzeba otoczyć prawie całe miasto. Jechać ulicą Zelberowicza, Poligonową i dopiero tutaj do tego rejonu. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tą część przyłączyć do Czechowa. A ponadto to, co mówimy, jedna i druga dzielnica liczebnie jest jedną z największych. Nie widzę żadnej potrzeby łączenia. W przyszłości również. A taki zamysł w ogóle ustawy o samorządzie, zarówno gminnym, jak i tym najniższym rad dzielnic, jest taki, by geograficznie, społecznie nie dzielić rejonów. I jestem przekonana i zapewne tak będzie, że jeśli powstanie tam jakaś część osiedla, a zapewne tak, bo obecny plan na to pozwala, to zapewne będzie to parafia na Botaniku, a nie Czechów, Popola czy dalej, bo nawet nie ma możliwości komunikacyjnej, żeby w tej chwili dojechać. Powtarzam jeszcze raz, trzeba jechać ulicą Północną, objechać cały ten obszar i dopiero dojechać do ulicy Poligonowej. Cała komunikacja również, nie tylko piesza, ale komunikacja
komunikacja autobusowa, komunikacja mieszkańców tylko i wyłącznie w tym momencie i tak pozostanie, jest możliwa od ulicy Poligonowej. I myślę, że chyba to są te mocne argumenty, które pozwalają na to, żeby taka granica była, jaka jest w tej chwili proponowana. Dziękuję. Bardzo proszę. Miasto
początku przy projektowaniu, żeby ona szła dalej, była konsekwentnie ciągnięta. Czyli momencik, dopytam jeszcze pana dyrektora, czyli w pana opinii naturalną granicą, mam na myśli tutaj między dzielnicami Czechów Północny a Sławin, jest linia, powiem kolorami, czerwona czy niebieska? Zdecydowanie czerwona, ale bym powiedział, że może z tym odchyleniem tutaj właśnie na to co tutaj podajemy. Bo to jest bariera przestrzenna. Ona powoduje, że ta komunikacja z jednej strony ulicy na drugą jest utrudniona i te arterie komunikacyjne wydzielają obszary funkcjonalne. A ze strony wschodniej? A nie bardzo rozumiałam, co ze strony wschodniej. Chodzi mi o tą kwestię ponik wody i tak tutaj o ten Też nie bardzo rozumiem, bo no Akcja to jest ulica spółdzielczości pracy, dużą. Nie wiem, czy raczej nie zanosi się na to, żeby miała szansę poszerzenia się coś. Natomiast ta ulica chyba teraz w związku, nie jak się nazywa, to co byli na zapleczu, tam gdzie są te kropeczkami zaznaczone, no to jest ulica, wokół której koncentruje się życie danej dzielnicy. Ci ludzie, którzy tam pracują i po jednej, po drugiej stronie ulicy, oni są w bliskich kontaktach. Tam się, no chociażby taka sprawa jak te, no to wiadomo tam, nie pamiętam jak to się nazywa, to po jednej stronie są warsztaty samochodowe, naprawcze, po drugiej stronie jest sklep z częściami do remontów i tak dalej. No to po prostu funkcjonalnie to jest organizm jeden, więc dzielenie go ja nie widzę. Ja nie widzę specjalnego uzasadnienia, no chyba, że chcemy mieć u siebie dzielnicy Oli. No ale to jest dla mnie trochę słabe uzasadnienie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Margul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja się z panem dyrektorem nie zgodzę, że znaczy co do znaczy tutaj ponik wody, jeżeli będziemy rozpatrywać, to też proponuję, żeby rozpatrywać ją w dwóch częściach, jeżeli będziemy to głosować. Bo ile się powiedzmy zgodzę z tą częścią wyższą, o tym, ale tej części tej olimpowej, tych powiązań między tymi firmami czy blokami, które się znajdują na zachód od tej granicy, jakichś tam specjalnych nie ma. W górnej części zgodzę się, gdy też mam w górnej części wątpliwości, czy nad związkową ten organizm należy rozdzielać w myśl tych zasad, które ja wcześniej wspominałem. Natomiast panie dyrektorze, no, jeżeli mówimy o górkach czechowskich, to jeżeli pan uważa za wielką barierę ulicę poligonową, no to czy nie jest większą barierą, tutaj są górki czechowskie, no, to ludzie mają, żeby nie wiem, swoją, czy sprawę swoją załatwić, czy pójść do rady dzielnicy, to lepiej, żeby obecnie przez krzaki przychodzili, tylko dlatego, że są sztucznie przyłączeni do Czechowa. No, tutaj się nie zgodzę. Ja mówię, zgodzę się w przypadku takich alei jak Solidarność. Ona rzeczywiście jest barierą, natomiast poligonowa nawet ma przejścia przez przejazdy podziemne. Więc te powiązania nie są wcale aż tak utrudnione, jakby się mogło wydawać. Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie dyrektorze. No to ja się trochę będę upierał jednak, bo ja proponuję podział jednostkami osadniczymi. Ja rozumiem, że no, fajnie jest podzielić, jak mamy piaskownicę na pół, tak? Bo jest dwa bloki, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. No ale zdecydowanie lepiej z korzyścią dla piaskownicy, jak jest jeden właściciel. Tutaj pragnę zauważyć jedną rzecz, że my nie mówimy o tym, że to jest teren jakiejś rekreacji bliskiej, związanej bezpośrednio z funkcją mieszkaniową, tak jak to się dzieje w przypadku na przykład kilku obiektów mieszkaniowych. Wyznaczamy teren rekreacji bliskiej, placy zabaw i tak dalej. My tutaj mówimy o terenie rekreacyjnym w skali całego miasta. To nie jest tak, że górki czechowskie i to, co tam jest planowane, jeżeli to dojdzie do skutku, że to będzie wyłącznie do użytkowania albo dla Sławina, albo dla Czechowa. To będzie teren zieleni ogólnomiejskiej. Tam będą przyjeżdżać ludzie z całego miasta. Więc ja sobie nie wyobrażam, jak mielibyśmy na przykład z budżetu zielonego wprowadzać jakieś zmiany w górkach czechowskich i to będzie inny pomysł na to będzie miał Czechów, a inny pomysł Sławin. Ja myślę, że trzeba się pogodzić z tym, że to w ogóle powinno być wydzielone, ten teren tak jakby spod
władztwa Rady Dzielnicy i że to jest na tyle ważna rzecz, że to powinno być zarządzane no, raczej z poziomu miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Radosław Oszek jeszcze raz, Rada Dzielnicy Sławy. Nie zgodzę się z panem dyrektorem, bo jeżeli państwo zobaczycie na plan zagospodarowania zarówno poprzedni, jak proponowane zmiany budynki, te trzy wyspy, które powiedzmy dwie wyspy plus ulicę Regulica stanowią całkowicie odrębną rzecz od górek, które są w pobliżu, znaczy od budynków, które są w pobliżu bezpośrednio połączone z Czechowy. Druga sprawa, bariera zielona będzie barierą dużo bardziej istotną niż ulica Poligonowa. To nie chodzi tylko o te przejazdy. To chodzi też o światła, które są na przykład na wysokości ulicy Zielonych Wzgórz już przygotowane pod połączenia komunikacyjne. Chodzi też o sprawy no, połączeń ludzi z Poligonowej, z parafią, bo to się rozdziela naturalne obszary. Z tego tytułu będą tylko problemy w przyszłości. To takie jest nasze stanowisko naszej Rady. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja chciałabym jeszcze się wypowiedzieć właśnie, że też jestem przeciwko panu dyrektorowi. Popieramy, patrząc na... Gdy pani poprzednio się przedstawić. No, jak widać, zawsze dzielnice szerokie. Patrząc na ten podział, my zawsze myślimy o tym, gdzie jest skupisko mieszkańców. Skupisko mieszkańców będzie wzdłuż ulicy Poligonowej, bez względu na to, czy po jednej, czy po drugiej stronie. I ci mieszkańcy przyjdą w wybory i mieszkańcy od tej strony spornej, gdzie pójdą na wybory, oni będą musieli rzeczywiście, tak jak mówi przewodniczący, objechać pół miasta, żeby dostać się gdzieś tam do innej siedziby, czy dostać się do Rady Dzielnicy. Tutaj wzdłuż ulicy idzie skupisko, jest projektowane skupisko mieszkańców. I to trzeba szanować, bo ta, bez względu na to, czy mieszkają czy po jednej stronie ulicy, czy po drugiej, oni stanowią już jakieś środowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeśli mogę, to ja bym zaproponował następujący schemat, bo skupiliśmy się tak na dobrą sprawę na jednym miejscu, a mamy całe miasto do wymienionego dzisiejszego. Chyba i tak nie podejmiemy decyzji, tak? Tylko przedstawiamy argumenty za i przeciw. Chyba w tej konwencji. Niekoniecznie. To bardzo bym prosił o to, żeby pani przedstawiła, czy mamy jakieś zamiary szersze, tak? Czy mamy podjąć decyzję. Myślę, że właściwie byłoby przegłosowanie tych propozycji, a nie odkładanie ich na kolejne spotkanie. Wydaje mi się, że tego typu konwencja byłaby najwłaściwsza. No dobrze, to jeśli tak, to po kolei każdą zmianę będziemy. Tak. Chyba, że macie państwo inną propozycję, to słucham. Przepraszam, że bardzo proszę. Monika Kwiatkowska, przewodnicząca zarządu dzielnicy Rury. Ja bym chciała proponować pani przewodniczącej państwu rozważenie kolejności takiej od przedstawicieli rad dzielnic, którzy znajdują się na sali. I jakby pochylenie się nad propozycjami w pierwszej kolejności rad dzielnic, które znajdują się na sali. Powiem w ten sposób, od 45 minut mówimy o Czechowie, myślę, że dobrze byłoby ten temat zamknąć. Proszę, szanowni państwo, widzę, że każdy z nas tak naprawdę ma inną opinię, inne przemyślenie. Ja nie ukrywam, że dla mnie te propozycje są propozycjami, które nie są łatwe. Z jednej strony przekonują mnie argumenty państwa z dzielnicy Sławin, bo połączenia komunikacyjne zdaje się, że faktycznie będą z ulicą Poligonową. Natomiast z drugiej strony też jestem zwolennikiem uporządkowywania pewnych kwestii głównymi arteriami. Natomiast no, więzi społeczne może faktycznie będą bliższe dzielnicy Sławin. Tak jak mówię, nie ukrywam, dla mnie jest to naprawdę bardzo poważna kwestia. Tym bardziej, że powyżej ulicy Zenderowicza obydwie rady dzielnic zgadzają się z kwestią jak gdyby przypisania tej części między niebieską linią wykropkowaną
a ulicą poligonową właśnie do dzielnicy Sławii. Więc tym samym no, tutaj jest wyłom w kwestii granicy w postaci głównych arterii. Z drugiej strony, z kolejnej strony mamy jeszcze argumentację pana dyrektora, tak? Choćby z kwestią związaną z budżetami zielonymi, czy wtedy dwie rady dzielnic będą się zajmowały konkretnymi projektami. Wydaje mi się, że ponieważ każdy z nas ma inną opinię w tym zakresie i każdy ma własne rozterki, poddam pod głosowanie po prostu kolejne propozycje i to chyba będzie najwłaściwsza forma. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dobrze, bardzo proszę, to są nie 3 minuty. Pani przewodnicząca, mam propozycję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bo mamy pozgłaszane na piśmie, prawda, różne propozycje z różnych dzielnic, żebyśmy tą naszą dyskusję jakoś tak uporządkowali, żebyśmy jeszcze do przodu z tematem, to żeby każdy z tych wniosków, które mamy, powiedzmy, na piśmie i jest to przeniesione na mapę, żebyśmy każdy punkt po punkcie w ten sposób przeniosł. Ale panie radny, co ja powiedziałam 15 minut temu, że tak będziemy robić? No, to nie wybrzmiało. Niektórzy zrozumieli. No nic, szanowni państwo, widzicie, jakie emocje wzbudzają te sprawy, bo nawet dyskusje, które są prowadzone, pokazują, jak bardzo ważne są te sprawy. W związku z powyższym, aby pójść krok do przodu, myślę, że najwłaściwszym będzie poddanie pod głosowanie kolejnych propozycji rad i zarządów dzielnic. Zaczniemy od tej propozycji strony, o, właśnie tej strony północno-zachodniej, czyli umiejscy propozycji polegającej na obecnie granica przebiega ulicą Poligonową, natomiast jest propozycja, aby ta granica przebiegała częściowo ulicą Poligonową, później ulicą Zelwerowicza, a później obrębem geodezyjnym, tak aby domy przy Tereckiego należały do Czechowa Północnego, a pozostałe na zachód od Tereckiego usytuowane były w dzielnicy Sławii. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie ten wniosek. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiej propozycji zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Propozycja uzyskała akceptację komisji. Poddaję pod głosowanie drugą propozycję zmiany. Tu jest kwestia dotycząca uporządkowania ulicy Arsztajnowej. Obecnie granica przebiega ulicą Arsztajnowej, gdzie mieszkańcy w każdym z przeprowadzonych do tym wyborach do rad dzielnic głosowali na kandydatów z Czechowa Południowego. Tak odbywało się to zgodnie z obwieszczeniami wyborczymi. Pomimo iż zgodnie z przebiegiem dotychczasowej granicy część domów z adresami tej ulicy leży na terenie Czechowa Północnego. Zmiana miałaby polegać na przesunięciu granicy w stronę posesji 5. Komisariatu Policji, tak aby wszystkie domy z ulicy Arsztajnowej usytuowane były na terenie Czechowa Południowego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, tej propozycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. To były propozycje Czechowa Północnego. Tak, proszę. Czy nie trzeba byłoby wysłuchać również opinii rad Czechowa Północnego? Byli zaproszeni, szanowny panie, naprawdę byli zaproszeni. Ale my nie wiemy, z jakich powodów. Panie przewodniczący, chyba pewna zgoda co do tej lepszej nowej. Obie dzielnice się zgadzają, czy ktoś. Pani przewodnicząca. Tak, proszę. Andrzej Śmiewowicz, Czechów Południowy. Słyszę, że rozmowy są o naszej dzielnicy. Od dłuższego czasu. I chciałbym znać przedmiot tej rozmowy i kto decydował o tym, o czym mówi pan sekretarz. Nie znana mi jest decyzja Rady Dzielnicy w zakresie zmiany granic terytorialnych, jej jurysdykcji, że tak to nazwę. Nie rozumiem pytania. Bo rozumiem, że państwo obradujecie, czy też przedmiotem przyszłej decyzji komisji i Rady Miasta miała być zmiana granic administracyjnych dzielnic. Tak, to jest przedmiotem prac komisji. I przed chwilą słyszałem od pana sekretarza, że Rada Dzielnicy, Rady Dzielnic wyraziły pozytywną opinię.
Nie jest mi znana taka decyzja. Ja nie wiem, co panu powiedział pan sekretarz. Przed sekundką. Po pierwsze, nie jestem sekretarzem radnym Rady Miasta, pan Filipowicz. To jest a myślałem, że to był pan Kowalczyk, przepraszam. Po drugie, po prostu nie ma konfliktu, bo jeżeli chodzi o... Są zaznaczone obszary, które są niejako konfliktowe. To jest dwa. A po drugie, nie wiem, nie znam pana umocowania do reprezentowania Rady, bo chyba pan nie ma takiego umocowania. Może pan po prostu się wypowiadać jako członek tej Rady, natomiast nie jest pan umocowany do reprezentowania całej Rady. Na takiej samej zasadzie jestem jak pan zapewne, a przedstawiłem się jako członek Rady Dzielnicy. Nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby wyrażać opinię Rady. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że nieznane mi jest jako członkowi Rady, więc nie mam, że również Radzie Dzielnicy jakiekolwiek zmiany i akceptacja takowie. No szkoda, że nie zna pan wniosków swojej Rady Dzielnicy. Bo to są wnioski Rady Dzielnicy. Pani przewodnicząca, będę wyjaśniał, w jaki sposób... Porozmawiamy później, jeśli pan pozwoli. To nie jest moment na tego typu dyskusji. No, ale ja jestem do pana dyspozycji, jestem do pana dyspozycji. Poza pani przewodnicząca, jesteśmy w trakcie głosowania. Pani przewodnicząca, no tak, tylko że przed chwilą usłyszałem, że nie ma nikogo z Rady Dzielnicy, więc nic się nie może powiedzieć. Jestem jednym z członków Rady Dzielnicy. Informuję państwa, którzy mieli brać udział w głosowaniu, że jako jednemu z członków Rady Dzielnicy nie jest mi znana decyzja Rady Dzielnicy w zakresie, który państwo przedstawiacie, czy jakakolwiek decyzja Rady Dzielnicy o zmianie granic terytorialnych. To chyba powinien pan to przekonsultować z Radą Dzielnicy i zarządem Rady Dzielnicy, a nie z nami w tej chwili. Ja państwa informuję, że jako członkowie Rady Dzielnicy nie jest mi taka decyzja znana. No, przykro mi bardzo. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wobec tego kolejny wniosek. Mamy wniosek Rady Dzielnicy Sławin dotyczący tutaj kwestii, o której rozmawialiśmy, a mianowicie granicy znajdującej się właśnie w tej chwili wzdłuż ulicy Poligonowej. Tutaj propozycja jest, by granica przebiegała pod niesuchej doliny biegnącej z północy na południe. I tutaj argumentację już poznaliśmy, wobec tego poddaję pod głosowanie. Mówimy w tej chwili o tej części Czechowa Północnego i propozycji granicy suchej. O Czechowie Północnym. Na razie nie schodzimy na Czechów Południowy, tylko jesteśmy na Czechowie Północnym. Poddaję wobec tego pod głosowanie tą propozycję, aby granicą między Sławinem a Czechowem Północnym była właśnie sucha dolina. Kto z państwa radnych jest za? Proszę pana, jesteśmy w trakcie głosowania. Czy może panu troszeczkę... A czy pani może mi udzielić głosu i uszanować? Jak skończymy głosowanie, podzielę panu głosu. Kto z państwa jest za propozycją? Pani przewodnicząca, uszanować obecność jednego z członków rad dzielnic, w sprawie której zamierzacie przeprowadzać głosowanie. Ależ oczywiście, że tak. Natomiast jesteśmy w trakcie głosowania i powinien pan zachować procedurę. Kto z państwa radnych jest za propozycją Rady Dzielnicy Sławin, aby granicę umieścić w niesuchej doliny? Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję serdecznie. Udzielam panu głosu. Przepraszam, nie dosłyszałem. Udzielam panu głosu. Dziękuję pani przewodnicząca. Szkoda, że po fakcie głosowania. Niemniej jednak dziękuję za jego wynik. Rad byłby jako jeden z członków Rady Dzielnicy Czechów Południowych, jako koordynator Lubelskiego Alarmu Smogowego i koordynator Porozumienia Obrony Lublina, żebyście państwo radni zwrócili uwagę na to, że obszar, w stosunku do którego przed chwilą podjęliście decyzję, poddany był inwazyjnym, bezprawnym działaniom w postaci zasypywania go odpadami i zalewania nieczystościami nie wiadomo do pochodzenia. W tym zakresie jedyną... A jaki to ma związek? To był bardzo ważne, bo jedynym organem, który tym się zainteresował, doprowadził do zaprzestania niszczenia jednego z obszarów strefy ekologicznego systemu obszarów chronionych, była Rada Dzielnicy Czechów Południowych i jej były przewodniczący, a obecnie nadal członek Andrzej Filipowicz. I chyba nie jest dobrze, że przesuwacie państwo granice sięgające tego obszaru, w sytuacji, w której kochani nasi sąsiedzi w tym zakresie nie zrobili nic, a w tej chwili ten teren tak jakby miał być przesunięty w tamtą stronę. I no, wychodzi na to, z całym szacunkiem panie przewodniczący, wychodzi na to, że ktoś chce zabrać możliwość oddziaływania jedynej
jedynego podmiotu zresztą, no nie jedynego, przepraszam, jeszcze była Rada Dzielnicy Batary, który chronił teren znajdujący się w strefie szczególnej ochrony we wszystkich mapach dostępnych w Urzędzie Miasta. On jest na czerwono, dlatego że były... Proszę pana, mówimy o granicach, a nie ekologii w tej chwili. Pani przewodnicząca, ja rozumiem, że państwo mówicie o granicach, że to jest przedmiotem, przepraszam, wszystkich pozostałych członków rad dzielnic i zarządów i przewodniczących za to, że państwo przetrzymuje. No, wszyscy pracujemy w tym czasie. Różnica jest taka, że my będąc tu nie zarabiamy i no, zostawiłem wszystko, co było możliwe i przyjechałem, słysząc o tym, że mają być podejmowane decyzje dotyczące jeszcze nas wszystkich, a wniosek z tego jest taki, że ktoś wpadł na genialny pomysł, będziemy dociekać kto, żeby wyjąć nam możliwość oddziaływania jako Rady Dzielnicy. Nie chcielibyście państwo, ja jestem przekonany, że nie chcielibyście, żeby na przykład Rada Dzielnicy Czechów Południowych wystąpiła o przesunięcie granic, tak żeby planowane grzebisko zwierząt i spalania zwierząt była w obszarze dzielnicy Czechów Południowych, a nie po nich woda. I dzielnica zaakceptuje to, czego państwo nie akceptujecie w swoich dzielnicach. I dlatego ten mój głos uważam za w pełni zasadny. Jako członek Rady Dzielnicy nie wyrażam zgody na takową zmianę administracyjną zasięgu dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przejdziemy teraz do tej części właśnie granicy Czechów Południowego ze Sławinem. Propozycja Rady Dzielnicy Sławin jest, aby tą część po lewej stronie Suchej Doliny przyłączyć do dzielnicy Sławin. I wobec tego poddam tą propozycję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem takiej zmiany? Kto jest przeciw? Propozycja nie uzyskała wymaganej większości. Pozostałe tutaj wnioski Rady Dzielnicy są zgodne z obecnymi granicami. Czy jeszcze pan chciałby coś dodać ze swojej strony, jeżeli chodzi o te propozycje? Bo ja tutaj widzę, pozostałe są zgodne z obecnym stanem. Ja do tego chciałbym dodać, że uważam, że to głosowanie jest błędem. Dlatego, że funkcjonalnie taką samą sytuację mamy pomiędzy na przykład LSR-em i Czubami. Nie stanowi to żadnego problemu. Natomiast cała infrastruktura jest przygotowana o połączenie z ulicy Polinowowej. Dobrze, dziękuję panie. Proszę pan przewodniczący Marku. Znaczy ja nie rozumiem tego, co się przed chwilą wydarzyło, bo tak naprawdę rozumiem, że podzieliliśmy to ze względu na to, że przez dwóch dzielnic zabieramy teren. Natomiast przegłosowanie jednego, a nie przegłosowanie drugiego jest bezsensowne. Znaczy ja nie wiem. Teraz zrobiliśmy, że połowę, górna część Górek Czechowskich przechodzi do Sławina, dolna nie ma, nie przechodzi, więc ja po prostu nie rozumiem. I nie wiem, proponowałem jakąś reasumpcję tego głosowania albo zagłosowanie w całości nad tym pomysłem, bo to co zrobiliśmy, to jest całkowicie bezsensowne. No ale taki jest wynik głosowania i proszę pamiętać, że wyniki naszej pracy będą poddane jeszcze konsultacjom społecznym, więc tego typu wnioski wydają mi się zupełnie bezzasadne. Przejdźmy dalej wobec tego do części wschodniej Czechowa, gdyby państwo byli uprzejmi. O, tutaj propozycje Rady Dzielnicy Poniewoda. I tutaj Rada Dzielnicy wnioskuje. Rada Dzielnicy wnioskuje o zmianę granicy administracyjnej i poszerzenie jej wzdłuż ulicy Bursaki. Czy proszę o tutaj ulica Bursaki. Natomiast czy jest ktoś z Rady Dzielnicy Poniewoda? Ponieważ no, tutaj jest wniosek wzdłuż ulicy Bursaki. Natomiast dotyczy to dwóch dzielnic, zarówno Czechowa
południowego, jak i czechowo-północnego. I teraz, panie radny, no tutaj zwrócę się do pana jako radnego z tej dzielnicy, ponieważ tutaj wydaje mi się, że tak nie do końca jest doprecyzowany wniosek rady dzielnicy, gdyby pan był uprzejmy wprowadzić. Jaki wniosek był akurat na tym posiedzeniu rady dzielnicy, nie byłem gdzie przygłosowane te kwestie, natomiast wiem, że taki zamiar złożenia takiego wniosku był związany głównie z powiązaniami gospodarczymi i wiem na pewno, że miał dotyczyć Centrum Handlowego Oli, które jest powiązane społecznie i gospodarczo bardziej z Poniekłodą niż Szczekowa. Natomiast co do tego, co nad ulicą związkową, nad przebiegiem, no to już zgodnie z wnioskiem ewentualnie, tak jak tam rozdzielaliśmy na dwie części, no to tutaj też proponowałbym głosowanie oddzielnie tych dwóch obszarów. Dobrze, wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek. W tym punkcie chcę zabrać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że przeczytam paragraf drugi uchwały Rady Dzielnicy Poniekłoda z dnia 29 maja. Rada Dzielnicy Poniekłoda jako jedna z biedniejszych na mapie kulturalnie miasta Lublin zwraca się z prośbą o zmianę granicy administracyjnej i poszerzenie jej wzdłuż ulicy Bursaki. Centra handlowe, jak też i duże firmy znajdujące się w obszarze pozwolą na zwiększanie potencjału kulturalnego, jak też pozyskanie partnerów do wsparcia i współpracy. Ja rozumiem, że nie ma tutaj w dniu dzisiejszym osób, które mogłyby reprezentować Radę Dzielnicy Poniekłoda. No niemniej jednak takie uzasadnienie, przepraszam, ale no to trochę jest no bezsensowne, przepraszam, jak mamy. Mówię tylko i wyłącznie za siebie. No bo zwróćmy państwu uwagę, że tak na dobrą sprawę, gdybyśmy nawet zatarli te granice administracyjne związane z samymi dzielnicami, no to Boże kochany, w jednym miejscu jest to centrum handlowe i co ono wnosi dla kultury? Ludzie, jeśli chcą przyjść na jakieś, już nie mówię, że zakupy, tak, ale powiedzmy jakieś wydarzenia takie w skali mikro, jak jakieś centrum sobie organizuje, nie wiem, Dzień Dziecka czy coś podobnego, no to ludzie i tak przyjeżdżają chociażby z całego miasta, więc naprawdę uważam za niezasadne, aby łączyć jakieś takie mikro wydarzenia kulturalne organizowane jeszcze przez prywatne podmioty ze zmianą granic administracyjnych miasta. Miasto Lublin i tak uważam, że w dość mocny sposób pokazuje kulturę i to widzimy i w centrum, i są programy kulturalne też w dzielnicach. Nie rozumiem, w jaki sposób, powiedzmy, zmiana granicy administracyjnej w dzielnicy Poniekłoda, tutaj tak ze spółdzielczości pracy na ulicy Bursaki, miałaby wpłynąć na rozwój, jeszcze tutaj jest ten rozwój kulturalny w dzielnicy Poniekłoda. Dziękuję. Bo to będziemy mieć problem, szanowni państwo, w innych częściach. Dziękuję bardzo. Tym samym poddam pod głosowanie, zgodnie z wnioskiem pana radnego Margula, aby te dwie części podzielić. Czy poddaję pod głosowanie propozycję Rady Dzielnicy Poniekłoda odnoszącej się do ustanowienia granicy dzielnicy wzdłuż ulicy Bursaki w części północnej powyżej ulicy Związkowej. Kto z państwa radnych jest za propozycją umiejscowienia granicy właśnie wzdłuż ulicy Bursaki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie kolejną część, tym razem część południową. Kto z państwa radnych jest za umiejscowieniem granicy dzielnic między Czechową Południowym a dzielnicą Poniekłoda wzdłuż ulicy Bursaki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Tym samym udało nam się zamknąć kwestię Czechowa i teraz mam... Tak, słucham pana. Tylko drugie pytanie, pani przewodnicząca. Czy w tym zakresie również była opinia Rady Dzielnicy Czechów Południowych? Rada Dzielnicy Czechów Południowych nie była uprzejma wydać swojej opinii. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo, proszę powiedzieć, z jakich dzielnic państwo jesteście, może faktycznie... Przewodnicząca, tylko tamten obszar jest narysowany na ciemnym, jest w
to było konfliktowe, jeśli ja dobrze zrozumiałem wypowiedź państwa ze strony pana prezydenta. Więc Czechów Południowy musiał zabierać głos w tej sprawie. Nie było opinii w tej sprawie. Nie jest to kwestia problemowa. Mówimy w tej chwili o różnicach między stanem dzisiejszym a propozycjami Rady Dzielnicy. Stan dzisiejszy to czerwona linia, propozycja Rady Dzielnicy to kropeczki niebieskie. Dobrze, może wobec tego, ponieważ jesteście państwo z Szerokiego, to momencik. Rury? To rury za Cukrownią? Szerokie rury za Cukrownią. Dobrze, są rury. Szanowni państwo, bardzo proszę o wskazanie tego terenu. I tutaj Rada Dzielnicy Rury zaproponowałaby od wschodu granicą dzielnicy była ulica Nadbystrzycka. Proszę o wskazanie. Gdzie mamy ulicę? Aha, czyli chcą oddać część terenu, rozumiem, od południa wąwóz, czyli jest to zgodne ze stanem obecnym, od zachodu Armii Krajowej Monte Cassino, czyli też tu, a nie, są propozycje, aby ta część została powiększona, o ulicę ulica Andrzeja Struga i od północy głęboka Nadbystrzycka. Czyli może zacznijmy od wschodu, ponieważ mamy przedstawicielkę dzielnicy za Cukrownią, a tutaj mamy kwestię sporną. Bardzo proszę wobec tego przedstawiciela dzielnicy, może na początek rury, nie jest to kwestia sporna, tylko jest to porównanie stanu dzisiejszego do propozycji. Wobec tego bardzo proszę o osobę reprezentującą dzielnicę Rury o przedstawienie opinii. Monika Kwiatkowska, przewodnicząca zarządu dzielnicy Rury. Ja swoją opinię już miałam przyjemność przedstawić na poprzednim posiedzeniu komisji, a mianowicie cała Rada Dzielnicy Rury jednogłośnie, podkreślam, wyraziła się pozytywnie do zmian, które tutaj państwu zostały przedstawione. Uzasadnieniem tych zmian jest przede wszystkim to, że dzielnica Rury jest największą dzielnicą pod względem liczby mieszkańców w mieście Lublin. Mamy 28 876 mieszkańców. Natomiast bardzo dużo z tym związanych problemów. Natomiast nasza sąsiednia dzielnica za Cukrownią, ma mieszkańców 3000. I chcieliśmy tutaj też wskazać na to, iż problemy mieszkańców ulicy Bocznych Nadbystrzyckiej, Wapiennej są bardzo podobne do problemów mieszkańców dzielnicy za Cukrownią, wręcz zbieżne. Jeżeli chodzi o problemy infrastrukturalne i dotyczące też umieszczenia obu dzielnic przy obu rejonów przy rzece Bystrzyca. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać w tej kwestii. Dziękuję serdecznie. Ta argumentacja jest wystarczająca. Bardzo proszę pani przewodnicząca Orzechowska. Więc nasza opinia wypada i zdecydowała, że
Przepraszam, wejdę Pani w słowo. Tutaj mam wniosek z Państwa Rady Dzielnicy. Granica od zawodu, była ulica Nadbystrzycka, rzeka Bystrzyca. Tak, rzeka Bystrzyca, czyli tak jak w tej chwili są te granice. Czyli naturalna granica. Naturalna granica. Tak powinno być. A proszę mi, przepraszam, proszę mi powiedzieć. Proszę. Więc tak jak mówiłam, problemy są te same, jednakże tereny są tak zaniedbane, że członkowie Rady bali się, iż rezerwa celowa jest tak niska, że nie, że tak jakby pogorszy to wtedy sytuację mieszkańców ulicy Dzierżawnej. Owszem, co do okręgów wyborczych do Rad Dzielnic, wtedy zwiększyłoby nam się, mielibyśmy większy okręg, większą ilość osób, prawda, do głosowania w Radach Dzielnic. Jednakże te tereny są tak zniszczone, nie są doinwestowane. Czyli mówiąc krótko, kwestie względów ekonomicznych, jak gdyby, kierują tutaj Państwa opinią, aby ta część między Nadbystrzycką a Bystrzycą jednak pozostała w dzielnicy Rury, tak? Czy dobrze rozumiem? Tak, dlatego że tak jakby nasza rezerwa celowa obecnie to praktycznie idzie w całości na Dzierżawną. Ciągle tylko remontujemy, dokładamy dystruktem, utwardzamy te uliczki. Nie ma odwodnień, nie ma kanalizacji i to samo jest na Papiennej. Jasne, proszę powiedzieć, jakie są więzi społeczne, jeżeli chodzi o mieszkańców ulicy na przykład Papiennej, czyli znajdującej się między Nadbystrzycką a Bystrzycą. Czy mieszkańcy czują się bliżej dzielnicy Rury, czy bliżej dzielnicy Zacukrowie? Jeżeli mam być szczera, to chyba bardziej bliżej dzielnicy Zacukrowie. Jeżeli był problem, były zalewane tereny, mieszkańcy przychodzili do nas. Dziękuję bardzo. Ja. Czy ja też tam jeszcze Pani chyba chciała zabrać głos. Bardzo proszę. Jednak przysłuchuję się tej rozmowie i jeżeli jesteśmy w tamtym rejonie, zresztą tam często bywałam w tym rejonie, patrząc w sposób naturalny, to naturalną granicą będzie Bystrzyca. Bystrzyca, bo przecież no, wzdłuż między Bystrzycą a w tej chwili nad Bystrzycką powstało całe osiedle. Ona jest zintegrowana przecież z LSM-em, a nie z Zacukrownią. Spójrzcie zawsze Państwo, spójrzcie najpierw na dobro mieszkańców, a nie na jakieś rezerwy, nie na wygody, nie, że inne problemy. Jeżeli są problemy, to ich rozwiązujmy, ale tutaj naturalną granicą dla każdego mieszkańca Lublina będzie rzeka Bystrzyca. Ja właśnie chciałam powiedzieć, stwarzamy takie sztuczne problemy. Dyskutujemy. Ja chciałam zapytać przede wszystkim. Myślałam, że tutaj dyskusja dotycząca problemów dzielnicy Rury i dzielnicy Zacukrownia odbędzie się przede wszystkim między tymi dwiema dzielnicami, bo nie za bardzo rozumiem jakby zdania osób, które nie mają nic wspólnego z tymi dzielnicami. To po pierwsze. Po drugie, chciałam powiedzieć, że tak jak powiedziała pani przewodnicząca zarządu Zacukrownią, jak wylewa rzeka Bystrzyca, to nie wylewa tylko na ulicę Dzierżawną, ale i na Papienną. I Państwo mają, mieszkańcy, ten sam problem. Jak stawia się, nie wiem, elektrownię na Bystrzycy, to ta elektrownia stwarza takie samo zagrożenie po jednej stronie, jak i po drugiej. I można to ograniczyć do działania jednej dzielnicy w tym zakresie. Ale wylewa Odra, to mają problemy Niemcy i Polacy. Dziękuję. Natomiast jeszcze odnośnie rezerwy, to że tutaj pani przewodnicząca zarządu powiedziała, że
pieniądze są kierowane tylko na ulicę Dzierżawną i doinwestowane. Niestety u nas przy takiej liczbie mieszkańców, przy takim obszarze jeszcze pieniądze na ulicę Papiegną nie dotarły, więc względy ekonomiczne też są tutaj brane pod uwagę, bo do 130 tysięcy, jak wyciąga ręce 28 tysięcy, to jest różnica, a jak 3 tysiące osób, to też jest różnica, prawda? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Bardzo proszę pan przewodniczący Marku. Dziękuję bardzo. Mam nieco mieszane uczucia, bo z jednej strony rzeczywiście jest ta rzeka jest taką barierą, natomiast też musimy pamiętać, że gdzieś tam w przyszłości jest planowane nowe połączenie, nowy most. Nie wiadomo, kiedy on powstanie, ale rzeczywiście tej problemy tej dolnej części z tych domów rzeczywiście są podobne z Dzierżawną. Idealnym pewnie rozwiązaniem byłaby możliwość odłączenia tej części blokowej górnej, która rzeczywiście jest bardziej związana gospodarczo, natomiast nie wiem, czy to jest technicznie wykonalne, bo te domki są tak już wplecione w te budynki. Natomiast też przy okazji tutaj wyszła sprawa, że prawdopodobnie ta dolna część związana ze stadniną koni jest w tym momencie w żadnej dzielnicy się nie znajduje. I też proponowałbym, żeby tą sprawę porządkować, jeżeli ona nie jest przedmiotem wniosku którejkolwiek z rad, żeby ona została uporządkowana i tutaj też naturalnie, mimo Bistrzycy, to wydaje mi się, że naturalnie bardziej powinno być związana z zacukrownią niż szczurami ze względu właśnie na... Rolnie czuby. Z czubami. Tutaj mówię o części, gdzie jest stadnina z czubami. I bardziej, ale tu są czuby, no. Ale czy widzi koleżanka? Dzielnica czuby. Dzielnica czuby. I bardziej oczywiście ta zacukrownia, bo wydaje mi się, że bardziej odpowiednią dzielnicę. Natomiast no, pytanie takie, czy byłaby technicznie możliwość wytyczenia granicy tak, żeby te dwie części, które mają nieco odmienny od siebie charakter, czyli część blokowa związana tutaj leżąca przy te nowe osiedla, leżące przy ulicy Nadbystrzyckiej, jednak żeby pozostawić. Ale... Szanowny Panie, mamy otwartą dyskusję. Zadaję pytanie do Państwa, czy technicznie byłoby coś takiego możliwe? Dobrze, bardzo proszę, pan radny Bogiel. Dziękuję. Pan tutaj taki głos w dyskusji, że faktycznie mieszkańcy ulicy Babilonnej mogą być mentalnie związani z dzielnicą zacukrowną i ku temu też bym się przychylał. Ale już nie podzielę pani poglądu, jeśli chodzi o mieszkańców ulicy Wigilijnej chociażby, bo akurat tamci są związani z Ruranem i o tym myślę, że państwo też wiecie. Pokazaliście państwo granice na ulicy Nadbystrzyckiej, rozumiem, ale to trochę, wie pani przewodnicząca, tak z zewnątrz to wygląda w ten sposób, że się chcecie pozbyć tylko i wyłącznie części dzielnicy w okolicach Papiennej. Być może się mylę, natomiast mam akurat znajomych, którzy mieszkają przy Wigilijnej w blokach i oni mentalnie faktycznie są związani z dzielnicą, z RSN-ami i z Rulami. Mówię wprost, no nie są. Ja chciałam powiedzieć, że bloki przy ulicy Wigilijnej powstały kilka lat temu, bardzo niedawno i co więcej, nie należą do spółdzielni mieszkaniowej LSM, absolutnie. Więc jest jeszcze i tutaj ad vocem do pana radnego, więc żeby nie było zarzutu wobec Rady Dzielnicy Rury, że chcemy tylko te problematyczne kwestie i obszary oddać, to też chcieliśmy wyznaczyć granicę na ulicy Nadbystrzyckiej i żeby część bloków też tam przeszła, urozmaicając dzielnicę zacukrownią. Jeśli mogę tylko podsumować. Ja nie powiedziałem, wie pani, ja doskonale wiem, kiedy te bloki były budowane, więc proszę troszeczkę nie dokonywać nad interpretacji. Bardzo smutnie to pani robi, muszę przyznać. Cenię. To objaw inteligencji. Jeśli chodzi o tych mieszkańców, to szanowni państwo, to są młode.
młode bloki i oni są związani z rurami. Tak, to, że powiedzmy faktycznie to nie są bloki LSM-owskie, wiadomo, natomiast oni faktycznie wiedzą, gdzie dokonują zakupy, wiedzą, gdzie na przykład ich dzieci chodzą do szkoły, bo to też, szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, że na Rzeckiego chyba, tak? Tak, szkoła podstawowa 22. No właśnie, no i oni są związani bezpośrednio też, z wami, więc w moim przekonaniu, no to cieszę się, że problemy mieszkańców ulicy Dopiennej są tutaj przedstawione, są dyskutowane, ale mówimy chyba troszeczkę o czymś innym. Dziękuję. Jasne, jeśli wyczerpaliśmy już w tej chwili wszystkie głosy dyskusji i poddaję to, to bardzo proszę. Bardzo proszę o odpowiedź dla pana radnego Margoula. Czy można wyznaczyć granice między blokami, tak? Nie, chodziło mi o to, żeby powiedzmy granica po ulicy, nie wiem, czy to Papierna tutaj biegnie, tak, to jest Papierna. Czy wyznaczenie granicy po ulicy Papierny no, obejmuje też już po spadku tej skarby, obejmuje, obejmowałaby część domu. Natomiast też byłoby to jakieś wyjście kompromisowe, szczerze mówiąc. Natomiast chodziło mi o to, czy z wyznaczeniem wyżej tej granicy, czyli te obszary, które biegną już są na skarbie, czyli te wszystkie blokowiska, żeby jednak zostawić z rolami, bo trzymajmy się jednak tych powiązań społeczno-gospodarczych i podobnych problemów. No i trudno tutaj się doszukać, żeby problemy spójne były dla mieszkańców tych bloków, które są na górze i tych gdzieś tam domków położonych na dole przy Papiennej i przyłączenie ich do zacukrownią, no tak średnią mieszaną uczucie. Także ja bym szczerze mówiąc za tym, bo sposobem jakiegoś wyznaczenia takiego kompromisowego jakiegoś podziału, który pozostawiałby jednak te bloki w dzielnicy Rury. Dobrze, czy ktoś z Państwa jest w stanie odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego Margoula? Jak tak to się konsultujemy między sobą, no to oczywiście technicznie można to rozrysować. Pewnie prowadzący ulicę Papienną, ale wydaje się, że tylko samą ulicą, bądź na przykład granicami działek przy ulicy Papiennej, to by była tak nieregularna granica, że chyba nie byłoby to zasadne. Natomiast poprowadzenie granicy ulicą Papienną spowoduje jakby rozdzielenie tej ulicy pomiędzy dwie dzielnice i to nadal będzie jakby wspólny problem, jeżeli rozpatrujemy to w kategorii problematycznej. Dziękuję bardzo. Natomiast technicznie opisać, poprowadzić linię, to jest technicznie, nie jest to kłopot. Dziękuję. Widziałam jeszcze pani przewodnicząca Żerowska chciała. O zmianę kolejnych granic. Czyli wobec tego. Okej, skoro wyczerpaliśmy ten temat, to bardzo proszę, pan przewodniczący Margo. To znaczy teraz, jak państwo, nie wiem, czy to z planu zagospodarowania jest oświetlone, tak? Jest tutaj akurat rysuje się mniej więcej taka granica, gdzie można byłoby. Natomiast ewentualne poprowadzenie nawet Papienną i gdzieś po przyszłym przedłużeniu ulicy Zana. Nie wiem, które to dokładnie, czy ono gdzieś skręca, tak jak jest teren czerwony. Tak, tak, ale przyszłe przedłużenie Zana w tym kierunku. No właśnie. Więc jest moja taka propozycja, żeby ewentualnie może rozdzielić te części tak funkcjonalnie, żeby te bloki jednak oddzielnie głosować. Ja bym prosił ewentualnie państwa z rad dzielnic o wyrażenie też swojej opinii i zagłosować oddzielnie nad tymi terenami, bo ile co do tej dolnej części ulicy Papiennej, tych położonych przy rzece, ta sytuacja mnie przekonuje. Natomiast no, tutaj z blokami na górze się nie zgodzę. Także ja bym proponował to rozdzielić i prosiłbym państwa o wyrażenie swojej opinii. Bardzo proszę, pani. Nie zgadzam się. Mogę się zgadzać i nie zgadzać, ale wypowiadam się w tej sprawie. Proszę państwa, co my robimy? Zastanówmy się.
my chcemy koniecznie wyrzucić tą ulicę na piętno. Dzielimy ludzi. Dzielimy ludzi, dzielimy problemy, bo jedna dzielnica chce się pozbyć problemów, bo druga dzielnica ma takie same problemy, więc im dołóżmy jeszcze tych problemów. Jak można w tej sytuacji proponować, że bloki to sobie zabierzemy, a wapienną zostawimy? Tutaj tylko i wyłącznie naturalną granicą może być Bystrzyca. Przestańmy robić takie chocki, bo to po prostu nie warto było przychodzić na tą komisję. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Orzechowska. Przyjęliśmy opinię rad dzielnic, których dotyczy tak ten teren. Ale ona już została wypowiedziana. No ale tutaj jest, według mnie za mało było Pani Przewodniczącej Zarządu Stacjokrowy i za mało opinii z tej dzielnicy. Bo tylko powiedziałem, że nie, później było powiedziane, że jednak związani są bardziej z Stacjokrownią, więc ja tak nie do końca to rozumiem. Tak jak powiedziałam wcześniej, mówię, na głosowaniu nawet w Radzie były głosy podzielone, więc ja powiedziałam za i przeciw. Ja nie potrafię jednoznacznie w tej chwili ocenić, ponieważ mówię, są głosy podzielone w Radzie. Dobrze, bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Wcześniej na zadane pytanie, czy bardziej mieszkańcy dzielnicy Wapiennej są związani z dzielnicą Zacukrownią, czy z dzielnicą Lubra, powiedziała Pani, że z Zacukrownią. Tak, jeżeli mam nie kłamać, to mieszkańcy dzielnicy, ulicy Wapiennej przychodzili do nas z problemami, tak? Czy były w sprawie budowy elektrowni, czy jakieś zalewania, odsyłaliśmy oczywiście do dzielnicy Rury, ale też było takie spotkanie, które tak jakby dwie dzielnice złączyliśmy u nas w szkole, były przedstawiane problemy obu tych ulic. No właśnie zadałam to pytanie dlatego, żeby pokazać, że to nie jest dzielenie, tak? Tylko oni są połączeni w jakiś tam sposób. A czy mieszkańcy ulicy Wapiennej i Dzierżawnej, właśnie chociażby tymi problemami wspólnymi, że to jest teren zalewowy, tak i tak dalej. No tak, tym jakże członkowie nie do końca chcieli, aby te tereny zostały przyłączone. No i też bym tutaj się odniosła do tego, że faktycznie no, dać nam tylko sam ten teren zalewowy, a bloki całkowicie odłączyć, no to też chyba nie byłoby sensu, jeśli już to w całości. Czy są jeszcze jakieś głosy? Pan Radny Markul? To znaczy tak, Pani Szerokiego chyba też nie do końca tutaj dyskusji słuchała, dlatego że Pani Przewodnicząca z RUR wyraźnie powiedziała, że do tej pory żadnej pomocy Wapienna nie ma ze strony RUR, bo jest to tak duża, jest za mało środków na tak wielką granicę, więc mogłoby to być z korzyścią dla tych mieszkańców. Ja chciałbym, żebyście Państwo z RUR i z Zacukrownią powiedzieli na temat możliwości podzielenia tych dwóch części, bo patrząc na te połączenia społeczno-gospodarcze, to jednak te blokowiska, no, nie wydaje mi się to zasadne, żeby je odłączać. Także ja bym prosił Państwa o wyrażenie tej opinii swojej na ewentualny podział i propozycję ewentualnego przeprowadzenia takiego podziału. To znaczy, Panie Radny, jeżeli chodzi o przeprowadzenie granicy na ulicy Nadbystrzyckiej, to tak jak powiedziałam, Rada Dzielnicy jednogłośnie się opowiedziała za. Nie wiem, kiedy moglibyśmy się pochylić teraz nad problemem, tutaj propozycją zaproponowaną przez Pana. No nie w chwili obecnej, bo my generalnie obcujemy przy naszym stanowisku, żeby granica przebiegała na ulicy Nadbystrzyckiej. Dobrze, bardzo proszę. Udzielam Panu głosu. Andrzej Filipowicz, nie wtrącając się w sprawie dzielnic, poprzez analogię, bo mam taką sytuację na Czechowie, gdzie są bloki. Ale proszę odnośnie dzielnicy Góry i dzielnicy Zacukrową. Bezpośredni związek, Pani Przewodnicząca, ale poprzez analogię. Nie mieszkam w tamtych dzielnicach. No i taką sytuację mam na Czechowie Południowym, gdzie są domki jednorodzinne, gdzie są bloki i nigdy bym nawet nie pomyślał, żeby oddzielić jedno od drugiego z jednego prostego względu. I to trzeba chyba uwzględnić przy akurat tej konkretnej sprawie.
sił oddziaływania. Przecież ten problem jest nierozwiązywalny od lat. Wstyd nawet sięgać wstecz pamięcią. Odbierzmy im jeszcze tych kilkaset osób siły głosu i niech się utopią. Nie daj Panie Boże w tym, co ich dotyka przy każdej zmianie pół roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poddam wobec tego pod głosowanie wniosek Rady Dzielnicy Rury. Przytrzymam go literalnie, żeby nie było żadnej wątpliwości. Propozycja Rady Dzielnicy Rury jest, by granicą od wschodu była ulica Nadbystrzycka. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem? Dotyczy konkretnie tego wniosku, by granicą dzielnicy Rury była ulica Nadbystrzycka. Tylko tego. Tej drugiej części nie, zaraz do tego przejdziemy. Mówimy o ustanowieniu granicy na poziomie ulicy Nadbystrzyckiej. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem Rady Dzielnicy Rury? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek to jest wniosek nie budzący żadnych wątpliwości, ponieważ nie wprowadza zmian, czyli granicą na południe są jest na Rurach. Natomiast mamy kwestię od zachodu, to co Pani Przewodnicząca Orzechowska, czyli kwestia ulicy Andrzeja Struga. Bardzo bym prosiła o wyrażenie opinii i również o głos Pani Przewodniczącej. Może od Pani Przewodniczącej zacznijmy. Chciałabym się dowiedzieć, jak będzie przebiegała ta granica, tak? Propozycja, przypomnę, propozycja to są niebieskie kropeczki, natomiast stan obecny to jest czerwona kreseczka. Czy jest uwzględniona cała ulica Kraszyńskiego, czyli całe osiedle Kraszyńskiego, tak, żeby było w dzielnicy Rury? Ja odczytam. Od zachodu ulica Armii Krajowej, ulica Bohaterów Monte Cassino, ulica Bohaterów Monte Cassino w kierunku ulicy Krasińskiego, ulica Andrzeja Struga, zamach Balladyny i Balladyny w kierunku Głębokiej. Mówimy o tej części... Właśnie to nie jest to, co mi chodzi, bo to jest część, która należy do Konstantynowa, do dzielnicy Konstantynowa. Mi chodzi o część, która należy do Rury. Może poproszę o wypowiedź w tej chwili Panią Przewodniczącą z dzielnicy Rury. Jest to część, która należy do Konstantynowa i to jest czerwona kreska, to jest stara granica pomiędzy dzielnicą Rury a dzielnicą Konstantynów i jest podzielone czerwoną kreską osiedle Kraśnickiego, osiedle Lesemowskie. My chcieliśmy wziąć całe osiedle Kraśnickiego, całe osiedle Lesemowskie, które i granica by przebiegała przez wjazd z Bohaterów Monte Cassino w ulicę Krasińskiego, a następnie granica na ulicy Andrzeja Struga. I to jest ta jedyna zmiana. I Andrzeja Struga dojeżdżamy do Zana. Proszę powiedzieć, przepraszam, czyli to, co jest powyżej Krasińskiego, czyli ten to jest Konstantynów. Tak. Tak. Zostały w Konstantynowie. Natomiast propozycja jest, aby te bloki, które tak. Podbyły, tak, Pani Przewodnicząca. Tak, tak. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Mam dodatkowe pytanie. Czyli rozumiem, że całe osiedle Krasińskiego, tak, czy ulica Liridiona, ulica Krasińskiego, zostaje, byłaby przeniesiona do Ruru, tak? Super, dziękuję. Proszę Pan radny papier. Szanowni Państwo, zaczynam się kłócić Pani Przewodnicząca bezpośrednio. Nie byłem zaproszony na Państwa posiedzenie, więc nie wiem, w jaki sposób, że się do Państwa argumentowali. Ale przepraszam, w tej sali dokładnie parę minut temu wybrzmiało, że Wasza dzielnica jest duża, że macie ponad 20 tysięcy mieszkańców, stąd chcecie się pozbyć ulicy Wapiennej mieszkańców, tak, i części Wigilijnej, a nagle tu chcecie być może, że ponad 1000 osób przyłączyć do Waszej dzielnicy. Poproszę o dodatkowy komentarz, bo wie Pani naprawdę ciężko to się z tym połapać. Panie radny, no kierowaliśmy się tutaj jednolitością, a mianowicie tym, że mamy osiedle Krasińskiego, osiedle Elsemowskie podzielone na pół. A mieszkańcy właśnie bardzo tu odnosząc się do więzi społecznych, gospodarczych i innych wymienianych tutaj,
Mieszkańcy często przychodzili do nas ze swoimi problemami lub jak, no ze swoimi problemami jak, nie wiem, drzewo zasłania, sygnalizator i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jeżeli chodzi o inwestycje, nie wiem, chociażby ostatnio budżetu obywatelskiego na ulicy Krasińskiego, to też było dla nas problem. Chcieliśmy być jednolitym tworem i obejmującym wszystkie osiedla Lesemowskie, a nie jedno, żeby zostało podzielone i było podzielone tak jak no niestety od dłuższego czasu jest. Bardzo proszę pan radny Gabriel, później pani przewodnicząca Orzechowska. Dziękuję. Utwierdza mnie pani w przekonaniu, jeśli chodzi o tę ulicę Babioną, ale wiecie państwo, to jest naprawdę smutne. Przepraszam, ten temat już się co prawda zakończył, ale żebyście państwo też wszyscy zrozumieli. Te osoby, bo z nimi też rozmawiałem, oni się czuli jako dziecko niechciane. I tak na dobrą sprawę w dniu dzisiejszym to się potwierdza nawet tutaj, no tutaj na tej sali. Nie zbudujemy, szanowni państwo, przynajmniej no tam, gdzie można, to oczywiście trzeba próbować, ale nie da się zrobić takiej jednolitości, jaką państwo byście, powiedzmy, byście chcieli. Z punktu widzenia, jeszcze powiem więcej, no tutaj mamy pani zajmującego się okręgami wyborczymi, prawda, to bardzo fajnie się dzieli na domki jednorodzinne i na bloki, zdecydowanie łatwiej niektóre tematy się kontynuuje, natomiast zwróćcie państwo uwagę, że wasza dzielnica jest i taka, prawda, bardzo duża, sama to pani powiedziała. Dla mnie, zupełnie z zewnątrz, nie znając, nie odnosząc się do wartości historycznych, a tym bardziej do związków międzyludzkich i do przynależności. Być może, że jest tak, że kilka osób z rad dzielnic w jakiś sposób jest aktywnych akurat z tamtego rejonu i dlatego macie państwo, powiedzmy, w naturalny sposób jakieś przekazywane informacje od mieszkańców, bo akurat ktoś jest tam aktywny, więc do was w naturalny sposób przychodzą. Może to tak funkcjonuje, być może, że ci mieszkańcy z tych bloków właśnie dalszych też kojarzą właśnie waszą działalność Rady Dzielnicy Rury z ich problemami. Natomiast z punktu widzenia tego powiększania liczebności uważam, że jest to wniosek niezasadny. Dziękuję. Ja jeszcze się odniosę, drogi panie radny. Na ostatnim posiedzeniu Rady przedstawiciele ulicy Papiennej byli u nas, bo byli poinformowani, bo tutaj państwo zobligowali nas do przeprowadzenia konsultacji społecznych i takowe próbowaliśmy przeprowadzić, a nawet ze skutkiem pozytywnym. I państwo mieszkańcy odwiedzili nas i wyrazili swoją opinię w sposób dosadny nawet chwilami. Natomiast ja to tłumaczę tak, jak tłumaczyłam na początku. Tam jest, za Cukrownią jest znacznie mniejsza dzielnica, a rezerwa celowa cały czas jest ta sama. My nie damy rady w najbliższym czasie pomóc ulicy Papiennej, jeżeli chodzi o podział rezerwy celowej, dlatego że mamy też tutaj na całym naszym ogromnym obszarze z mieszkańcami cały czas zaległości i cały czas je nadrabiamy. A z tą kwotą, a z tego co wiem... Pani przewodnicząca, mówimy o zachodniej części. Bardzo proszę. Pan radny wywołał temat. To już. Proszę pani przewodnicząca Orzechowska. Ja odnośnie tej zachodniej granicy chciałam jeszcze coś powiedzieć, tylko zmieniliśmy temat z powrotem na Babieno. Chciałam może bardziej obrazowo, jak wygląda tak ten podział na dzielnicę Konstantynów i dzielnicę Rury, samą ulicę Krasińskiego tylko, gdzie jeden blok na ulicy Krasińskiego należy do Rur, a reszta należy do Konstantynowa. Tak to wygląda. Trochę dziwnie, ludzie się mylą, prawda? Bo to jest ta sama ulica, głosowanie gdzie indziej, później więc jest problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego poddaję pod głosowanie, jeśli pozwolicie państwo, propozycję Rady Dzielnicy Rury odnoszącą się do kwestii granicy zachodniej, czyli Alei Krajowej Bohaterów Monte Cassino, Monte Cassino w kierunku Krasińskiego, granicą ulicy Andrzeja Struga i poddaję to pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za propozycją Rady Dzielnicy Rury? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Propozycja uzyskała wymaganą większość. I przechodzimy do punktu czwartego. Ale tutaj nie ma rozbieżności, więc
Bardzo dziękuję za zaangażowanie. I ponieważ w międzyczasie poruszyliśmy kwestię Rady Dzielnicy za Cukrownią, więc w tej chwili płynnie przejdziemy do tej dzielnicy. Bardzo proszę o podświetlenie w Rady Dzielnicy za Cukrownią. Tutaj widzę jedyną kwestią sporną, to jest właśnie kwestia graniczenia z Radą Dzielnicy Rury. I tutaj propozycja jest, by od zachodu granicą była, właśnie, czyli teraz tak, te niebieskie kropeczki to jest propozycja. Ja bardzo prosiłam, a nie ma pani już w tej chwili z Rady Dzielnicy za Cukrownią. Tak, odrzuciliśmy propozycję Rady Dzielnicy, natomiast w tej chwili ja bym chciała usłyszeć opinię, jaka jest propozycja Rady Dzielnicy za Cukrownią, ponieważ to, co mam tutaj napisane, to mam od zachodu ulica Nadbystrzycka, myślnik rzeka Bystrzyca. Czyli jest to ulica Nadbystrzycka czy rzeka Bystrzyca? Nie, no to w tej chwili to jest obszar Rady Dzielnicy. Jak to jest? Bardzo proszę panią dyrektor, jeśli mogę prosić. To ja już wyjaśniam. Zgodnie z mapami, które są uwzględnione w statutach zarówno dzielnicy za Cukrownią, jak i dzielnicy Czuły Północne, ten teren pomiędzy ulicą Nadbystrzycką a rzeką Bystrzycą po prostu nie jest przyłączony do żadnej z tych dzielnic. To jest jedyny punkt w mieście, który nigdzie nie jest przyłączony. Szwajcaria. Tak, tak. Więc żeby to zniwelować, trzeba byłoby przyłączyć tą Szwajcarię do którejś z dzielnic. No i teraz pytanie, czy prowadzić granicę ulicą Nadbystrzycką i przyłączyć ten teren do dzielnicy za Cukrownią, czy Bystrzycą i wtedy ten teren byłby w granicy dzielnicy Czuły Północnej. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę pan radny Marku. Dziękuję bardzo. No ja wcześniej już wspominałem, że ten obszar z tego co zrozumiałem to jest teraz nie należy do żadnej dzielnicy i należałoby ten obszar przyporządkować do i tutaj najbardziej właściwą wydaje się dzielnica za Cukrownią. Czyli granica na ulicy Nadbystrzyckiej, prawda? Bo to jest dobra granica. Też uważam, że jest bardzo dobry pomysł. Do pani przewodniczącej. Ja bym proponował, żeby do tematu, żebyście państwo rozdzielili rozdzielenie tego obszaru, który państwo wnioskowaliście wcześniej ze względu na właśnie na te powiązania społeczno-gospodarcze i żebyśmy powrócili, jeżeli będą kolejne posiedzenia związane z granicami, żeby do tego tematu powrócić, ale po rozdzieleniu, bo tutaj wtedy te część tych wątpliwości została rozwiana. Dobrze, bardzo proszę pan. Andrzej Filipowicz, pani przewodnicząca, szanowni państwo, taki wniosek sąsiada dalekiego tego obszaru o nadanie charakteru eksterytorialnego ze szczególnym nadzorem i opieką Rady Miasta, bezpośrednio Rady Miasta. Mówię to dlatego, że znana mi jest uzasadnienie do wyroku sądu administracyjnego, który rozpatrywał sprawę rozwiązania stowarzyszenia, które się opiekowało tym terenem. Sąd był zdruzgotany tym, co się działo na tym obszarze i tym, co zrobiło miasto w stosunku do organizacji pozarządowej. I stąd być może jest w pełni zasadne, nie być może, jest w pełni zasadne zostawienie tego terenu w takim stanie, w jakim jest i przypisanie go bezpośredniemu nadzorowi Radzie Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie wobec tego wniosek Rady Dzielnicy za Cukrownią, aby od zachodu granicą dzielnicy za Cukrownią była ulica Nadbystrzycka, czyli przyłączenie terenu LKJ-u do dzielnicy za Cukrownią. Kto z państwa radnych jest za? Przepraszam. Jeszcze tylko słowo uzupełnienia. W tym obszarze, przepraszam, ale z tego co mi wiadomo, to nie są tereny LKJ-u. LKJ jest po stronie wschodniej. Ja nie wiem, tu nie ma stosunków własnościowych, ale czy możecie państwo tutaj ze strony prezydenta pomóc, czy jakiekolwiek tam nieruchomości po stronie wschodniej, zachodniej, przepraszam, rzeki, a Radbystrzycko należy w ogóle do LKJ-u?
Propozycja Rady Dzielnicy Szerokie, to jest by granica od południa była ulica Wojciechowska, skrzyżowania z Bohaterów Ponte Cassino do granic miasta. Proszę o wskazanie, czyli tutaj mamy delikatną rozbieżność, tak? Tutaj jest propozycja, by włączyć po prawej stronie tutaj te tereny. Tak, dobrze rozumiem, przepraszam. Aha, Mazowieckiego, okej. Okay. No dobrze, bardzo proszę z tego od Was zdania uzasadnienia. Sprawa z
zmiany granicy tutaj skrzyżowanie Wojciechowska, Bogatyr i Monte Cassino wynika z powstania tej nowej arterii i dlatego po prostu prostujemy. Tam już z mieszkańcami rozmawialiśmy, że będzie przeniesienie do naszej dzielnicy, dwa domy chyba były. Jedziemy teraz od Wojciechowskiej, jedziemy do węzła Swagi, cały czas tą nową arterią. Tam nie ma żadnych zastrzeżeń, dlatego że tam nie ma żadnych mieszkańców. Do nas była, tak jak mamy węzeł Sławin, jest rozdzielona ulica Jaśminowa. Udało się wyjaśnić, że w momencie, w 1995 roku, jak powstawało osiedle szerokie, część Jaśminowej była do nas już wpisana, tak że mieszkańcy cały czas czuli przynależność do nas, z nami współpracowali, mimo że jeżeli mieli kłopoty, to tylko przy wyborach. A w tej chwili już jesienne wybory, bo udało się to wszystko wyjaśnić, jesienne wybory będą, oni już będą należeć do naszego okręgu wyborczego. Mieszkańcy są poinformowani, że, bo mieszkańcy z ulicy, z tej części Jaśminowej dwa lata temu zwracali się do Rady Miasta z prośbą o przyłączenie ich oficjalne zatwierdzenie, sprawdzenie tych wszystkich dokumentów, że należą do Szerokiego. Także tutaj żadnych zastrzeżeń nie ma. Jest i teraz granica północna. Proszę chwileczkę zaczekać, zatrzymajmy się, ponieważ jest to oddzielny wniosek, który będzie przegłosowany. Bardzo proszę, pan przewodniczący Markot. Dziękuję bardzo. Tutaj kontynuacja moich myśli z poprzednich wypowiedzi w związku z powstaniem nowej ulicy, która już ma nazwę Mazowieckiego i z powstaniem przedłużenia Solidarności, które oddzieliło te stare granice niejako w sposób z powodu tych inwestycji przesunęły się, także ja w pełni popieram te wnioski z przesunięciem w stronę północną od granicy dzielnicy Sławin. W zasadzie rozmawiamy tutaj o trzech dzielnicach, bo te zmiany dotyczą trzech dzielnic i poprowadzone są po nowych arteriach i ta propozycja umożliwi pozostawienie tych połączeń społeczno-gospodarczych, także ja w tym powiem. Dobrze, jeśli tutaj nie ma jakichś większych wątpliwości, to chyba możemy poddać ten wniosek pod głosowanie. Ale z których głosujemy? Mówimy o północnej, o północnej ja jeszcze nie mówiłam. Ja nie mówię o północnej. W tej chwili o części południowej i wschodniej, gdy będziemy głosować propozycje dotyczące zmian wzdłuż arterii komunikacyjnych. Także poddaję pod głosowanie wniosek Rady Dzielnicy Szerokie, aby granicą od południa po ulicy Wojciechowska, od skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino do granic miasta. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem? Jednogłośnie, bardzo dziękuję. I tym samym poddam pod głosowanie drugi wniosek odnośnie granicy wschodniej. Tutaj arteria łącząca ulicę Wojciechowską z węzłem Sławin. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem? Również jednogłośnie, bardzo dziękuję. I w tej chwili płynnie przechodzimy do północy. Bardzo proszę. Północ. Od węzła Sławin, Aleja Solidarności do mostu na rzece Wądolnej, przy ulicy Wądolnej. Mamy to? Dlaczego? Dlatego, że tu jesteśmy podzieleni w sposób naturalny tą arterią, ekranami i tak dalej. I wtedy ta rzeka Czechówka zostałaby przypisana do dzielnicy Sławin. Tutaj dotyczyła zmiana Inac i Sławina. Natomiast sporną kwestią jest ten odcinek od mostu na rzece Czechówce do granic miasta. Dlatego, że my proponujemy, żeby od tego mostu utrzymać tą granicę rzeką Czechówką, tak jak mamy do tej pory. Dlaczego? Żeby nie iść Bohater Monte Cassino. Dlaczego? Dlatego, że dwa lata temu, czy trzy lata temu były już próby, żeby zmienić
i żeby tam mieszkańcy ulicy Deszczowej, Głównej, częściowo Mgielnej przypisać do dzielnicy Szerokie. Mieszkańcy w zdecydowanej większości, mimo że część osób podjęła takie próby, zdecydowana większość tamtych mieszkańców wypowiedziała się bardzo negatywnie. W zasadzie my nie widzimy potrzeby zmiany tutaj od tego mostu do granic miasta. Dlaczego? Bo jak się przyjrzymy, jest tam Deszczowa, ta Mgielna, szczególnie Mgielna. Dzielimy Mgielną, która ma wyjazd tylko, połączenie tylko do ulicy Warszawskiej. Ona nie ma żadnego i żeby dostać się do siedziby naszej, żeby do nas ze sprawami przyjść, musi wyjechać na Warszawską i przyjechać na Męczowską. Na tym odcinku od Mgielnej do granic miasta, tak, Aleja Solidarności tak de facto nie dzieli tej społeczności. Nie dzieli tej społeczności, bo ona, ulica jest poprowadzona w wykopie, jest wiadukt i mieszkańcy swobodnie, wszyscy razem, którzy tworzą tam jakąś wspólnotę, wszyscy razem się przemieszczają tam Deszczowa, Kmieca, Główna. Do nas mają tylko i też mają wyjazd bezpośrednio na Warszawską. Do nas mają tylko przejazd przez tą ulicę Główną. Bardzo przepraszam, że pani przerwa na sekundkę, ponieważ jest wyjątkowa sytuacja. Składam wniosek formalny o wybór wiceprzewodniczącego i składam kandydaturę pana Bartosza Mangula na wiceprzewodniczącego komisji. Czy pan radny Marku wyraża zgodę? Wyrażam. Przepraszam. Ja przepraszam bardzo, złożyłam wniosek formalny. Panie radny, zadam pytanie, czy pan radny Marmul wyraża zgodę? Panie przewodniczący. Przepraszam bardzo, panie radny. Ale nie możemy w ten sposób, naprawdę. Ja nie mam nic tam przeciw, panie przewodniczący. Ale panie radny, nie wie pan, do czego zmierzam, więc proszę zachować milczenie. Czy pan radny wyraża zgodę? Mogę zachować milczenie, panie przewodniczący, bo realizujemy porządek posiedzenia, który jest... Ale ja złożyłam wniosek formalny, chwileczkę. Ale co jest wnioskiem formalnym? Panie... Wybór wiceprzewodniczącego, ponieważ muszę wyjść i ktoś inny musi poprowadzić obrady. Proste. Poddaję pod głosowanie wobec tego wniosek. Panie przewodnicząca, ja bardzo proszę, nie łamy statutu. Ja nie łamię statutu. Ale co jest uznawane za wniosek formalny? Wniosek formalny jest wprowadzenie punktu. No to najpierw trzeba wniosek, ale najpierw trzeba dokończyć poprzedni. W momencie składania wniosku formalnego możemy przejść do głosowania. Ja bym bardzo prosił, żeby tutaj prawnicy się wypowiedzieli na ten temat. Naprawdę, panie przewodniczący, ja nie mam nic tam przeciw temu, żebyśmy to zrobili. Ale nie w tym trybie. Przepraszam bardzo, panie radny. Składam wniosek formalny o wprowadzenie punktu wybór przewodniczącego. Głos za, głos przeciw. Bardzo proszę. W trybie głosu przeciw bardzo proszę, abyśmy skorzystali w tym momencie z opinii radców prawnych, czy możemy w tym trybie to zrobić tak, jak pani przewodnicząca sobie życzy. Bo ja mam naprawdę duże zastrzeżenia. Możemy to zrobić w 2 minuty i komisja może dalej procedować. Po co pan to robi? Pani przewodnicząca, po to, żeby nie łamała pani prawa. Dziękuję. Według pana jaki punkt statutu miasta łamie? Proszę zapytać o to prawników. No niestety w tej chwili nie mamy prawników na sali. No proszę mi to. Sąsiedzie pan w tej chwili wstrzymuje prowadzenie dalej prac komisji. Pani przewodnicząca, ja naprawdę panią lubię, ja naprawdę panią szanuję. Niech mi pani tu głupot nie wciska, bo ani ja, ani mieszkańcy w to nie uwierzą. Jest określony tryb i bardzo proszę po prostu zapytać prawników, czy to można zrobić. Bo ja mówię, że nie. No więc ja w trybie wniosku formalnego złożyłam wniosek o wybór wiceprzewodniczącego. Pan niepotrzebnie w tej chwili wstrzymuje o dalsze procedowanie w komisji. Tak, pani przewodnicząca, niech tak będzie, jak pani sobie mówi. Mnie to naprawdę nie interesuje. Ja w tym momencie mogę zarzucić pani łamanie statutu. Którego punktu? To niech pani zapyta prawników. Ale ma pan zarzut, więc proszę być konkretnym. Na ten temat, pani przewodnicząca, ja już się wypowiedziałem, zaapelowałem do pani, żeby tutaj radcy prawni się wypowiedzieli i na tym zakończę moją wypowiedź. Dziękuję. Bardzo. A pani zrobi, co będzie sobie pani uważała za stosowne. I tak macie większość, jest 3-1, bo życie jest ślepy, jestem. Bardzo proszę, pan radny. Ja
Ja rozumiem intencję Pani Przewodniczącej, bo Pana obstrukcja w tym momencie możecie zakończyć tym, że już zostanie przerwana posiedzenie komisji. Żeby Pan Radny był zadowolony, proponuję, żeby zmienić porządek obrad, czyli zamknąć ten punkt, wprowadzić punkt drugi, część pierwsza, zmienić porządek poprzez analizę i omówienie wniosku, część pierwsza i tą część zamknąć, wprowadzić punkt drugi jako wybór wiceprzewodniczącego i część trzecią, analiza i omówienie, część druga. I przegłosujemy taki porządek, przejdźmy do punktu drugiego i Pan Radny będzie zadowolony, że zmarnował 5 minut. Jasne, dziękuję bardzo. Wobec tego tym samym kończę punkt pierwszy. Przechodzimy do punktu drugiego, do zmiany porządku obrad. Kto z Państwa radnych wyraża zgodę na zmianę porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tym samym wprowadziliśmy punkt wybór wiceprzewodniczącego Komisji Statutów Jednostek Pomocniczych. Zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Margula na wiceprzewodniczącego Komisji. Czy Pan Radny wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest jeszcze chętny? Nie ma chętnych, więc tego poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wyborem kandydata radnego Margula na wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Gratuluję i bardzo proszę o przejęcie prowadzenia prac komisji. Tylko że w tej chwili Pan Radny Popiel, wychodząc, uniemożliwi nam prowadzenie dalsze komisji. Ja jestem, Pani Przewodnicząca, ja jestem. Cieszę się. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec tego przejdziemy do nowego punktu trzeciego, czyli do kolejnej części omawiania z propozycji zmian. Jesteśmy teraz, czy są jeszcze jakieś głosy w tej dyskusji, bo nie pamiętam na jakim etapie przerwać. Proszę bardzo. Jeszcze nie skończyliśmy właśnie. Strona Północna, zajmujemy się tym odcinkiem od mostu na rzece Czechówce do granic miasta. Rada Dzielnicy na posiedzeniu 14 czerwca jednomyślnie wypowiedziała się, że ponieważ że po 19 latach przynależności do rady jednej czy drugiej, mieszkańcy mają prawo, wręcz mamy obowiązek i grzeczność nakazuje zapytać się mieszkańców, czy chcą tej zmiany. Dlaczego? Dlatego, że ta zmiana, ta propozycja zmiany nie wypłynęła z naszej Rady Dzielnicy, ani z Rady Dzielnicy Sławii. Członkowie Rady Dzielnicy byli bardzo zaskoczeni, że zgłosiłam wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu i debatę nad zmianą granicy. Uważamy, że w zasadzie to jest bezzasadne, bo mówię, przez 19 lat jakaś ta społeczność już się wybudowała, skonsolidowała i akurat na tym odcinku już ta Aleja Solidarności w niczym nie przeszkadza. Absolutnie nie dzieli tamtej społeczności, więc wnosimy, żeby, mówię, od mostu na rzece Czechówce do granic miasta granicą pozostała rzeka Czechówka. Dziękuję. Rozumiem, dziękuję bardzo. A jeszcze dodam, że my bardzo właśnie przed nasz wniosek, przed podjęciem stanowiska w sprawie granicy, nasz wniosek jest taki, że koniecznie trzeba zapytać się mieszkańców, przeprowadzić to mini referendum wśród mieszkańców i uznać ich wolę. Dziękuję. Tak czy inaczej, propozycje, które zostaną przegłosowane w tej komisji, będą poddane jeszcze konsultacjom, także proszę się nie niepokoić. Proszę Państwa, jeszcze też będzie. Proszę o wyłączenie mikrofonu, kto z Państwa tego nie uczynił. To znaczy tak, argumenty Pani, ja pozwolę sobie udzielić głosu teraz, argumenty Pani mnie przekonują w zasadzie w części, tym bardziej, że jedna z tych ulic, nie wiem jaka nazwa, bo tej części Lubina aż tak dobrze nie znam, ta niżej ulic, o ta, w stronę prawą, w stronę prawą, o ta ulica, to jest jaka?
ulica Mgielna jest tylko i wyłącznie połączona z ulicą Warszawską. Także rzeczywiście jej oddzielanie mogło być utrudnieniem tych. Panie mecenasie, to jest kwestia została już rozwiązana chyba, bo zmieniliśmy porządek obrad i kwestia się chyba sama wyjaśniła. Dziękuję bardzo za przybycie. Także proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania. To głosowanie rozdzieliłbym na dwie części, czyli tą pierwszą część, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli ogród, przepraszam, na skansen, ten okolicy skansenu, bo one jeszcze nie zostały przegłosowane, a przesunięcie granicy na Aleję Solidarności. Tak, żeby poprowadzenie po przedłużeniu Alei Solidarności. Także proponuję ten jako oddzielny wniosek. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby przesunąć tą granicę w proponowany sposób? Dziękuję jednogłośnie. A jeszcze dodam, że dlatego nasz wniosek jest wspólny z wnioskiem z radnych. Dobrze, dziękuję. Teraz przejdziemy do części tej drugiej, tej z ulicą Mgielną i Główną. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku, przesunięcie tej granicy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek nie uzyskał większości. Pozostaje posterowy. Tak. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy dalej do kolejnych. Ja bym proponował, żeby może po procedując to chyba nie uwzględniliśmy zmian między Sławinem a Sławinkiem. Żeby tutaj, to jest w zasadzie spójna zmiana z tą zmianą, która przeciwko. No to nie ma chyba. Nie ma chyba tutaj potrzeby, nawet bo wniosek jest oczywisty i w tym momencie, jeżeli pan przewodniczący chce zabrać głos, to proszę bardzo. Natomiast tutaj sprawa wydaje się oczywista, tym bardziej, że przed chwilą przegłosowaliśmy przesunięcie drugiej części strony Szerokiego. W związku z tym, jeśli pan przewodniczący ma ochotę, to proszę bardzo. Ja tylko bym powiedział coś takiego, że nasza rada uważa, że to, tak jak państwo zwrócili uwagę, droga komunikacyjna, zostawienie 1/3 skansenu i jakichś starych zakołek czepówki, to jest rzecz bez sensu. I z tym się szerokim zgodziliśmy. Natomiast tam, na tamtym odcinku, też jest nasza mniej więcej wspólne zdanie. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przesunięciem granicy w kierunku. Nie, ale przegłosowaliśmy pomiędzy Szerokim a Sławinem. Natomiast. Ale jeszcze zostało. Tak, bo kawałek ten. Tutaj powinno być naturalną kontynuacją nasze głosowanie, żeby ta część również została przesunięta. Kto z Państwa radnych jest za taką zmianą? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Przechodzimy dalej. Kto z Państwa wnioski jakie jeszcze radzie? Tatanek, dobrze, to przejdźmy może. Ale jeszcze północna, zachodnia strona nam została. Zachodnia strona? Nie, zachodnia, bo tam jest ważne. Szerokie, zachodnia strona. Szerokie, zachodnia strona. Nam idzie o to, żeby ten opis granicy na przyszłość był bardziej dokładny, bo... Ale wie pani co, tylko zachodnia granica Szerokiego, to jest granica miasta Lublin. Tak, ale... Nie ma też w stanie różnie płatnie regulować tej granicy. Ale nie, no bo w tej chwili mamy sporną sprawę. Bo tak, od skrzyżowania z Wojciechowską, z Nałęczowską, dochodzimy do ulicy Zakątek. Ona tak niby aż wychodzi na tą drogę dąbrowicką. Więc chcemy, żeby tak wzdłuż tej od Nałęczowskiej do tą drogą wzdłuż drogi dąbrowickiej dojść do ulicy Zakątek, bo ona się zaczyna na Nałęczowskiej i tutaj, on to w poprzek co tak leci. I teraz i później ona praktycznie znowu odbija od tej ulicy Dąbrowickiej. I powinna cała ta ulica Zakątek, Urodzajna, proszę, to jest Urodzajna. I cała ta Urodzajna powinna być przypisana do dzielnicy Szerokiej. Ale nie będzie w świetle tej mapy, jeżeli ona została prawidłowo sporządzona w
No to nie jest ustawa. Ona jest w dzielnicy, szerokiej. Nie, bo ona, on nie ma tej części, która leci jeszcze wzdłuż do granicy, do rzeki, czy do rzeki. Pani co, z tym, że nie możemy poza granicę miasta zmienia... To nie jest do końca tematem. Proszę panią, ewentualnie możemy się technicznie pochylić nad tym, żeby zmienić zapisy, że po granicy miasta Lublin, tak? Żeby zmienić te zapisy, opis tej dzielnicy. Tak, tak, wiecie, żeby to był szczegół. Natomiast granicy miasta Lublin my nie możemy przesuwać. No, no oczywiście, że nie, ale żeby ten opis był prawidłowy, że od ulicy Nałęczowskiej do tej przecinki Urodzajnej idziemy wzdłuż tej drogi Dąbrowickiej i później ta ulica Urodzajna odbija takim klinem zostawia zabudowania należące do gminy Jastków, a dalej idzie właśnie w całości ta ulica Urodzajna do końca powinna należeć do miasta i od końca tej Urodzajnej powinno już pójść po granicy miasta do rzeki Czechówki. No, z tego, to jest bardzo ważne. Bo minam Państwa tutaj z Urzędu Miasta wnioskuję, że taki tak obecnie jest. No nie, bo jeżeli... była w kłótnia w tej chwili o tą Urodzajną, że pół należy do miasta, a pół należy do gminy. Ale to nie jest przedmiotem prac tej komisji. Panie Przewodniczący. Jeżeli są jakieś nieścisłe zapisy. Ja mam propozycję może tak, żeby Państwo ewentualnie przestanowili się, czy jest rzeczywiście dobrze to opisane i ewentualnie zamienić na kolejnym posiedzeniu komisji, żeby zamienić opis na po granicach miasta Lublina od takiego, tak, tak jest. No to ja nie wiem czego dotyczył ten Państwa wniosek, dlatego że według mapy to wszystko, co Pani mówi, jest w obszarze Państwa dzielnicy. No gmina Jastków powiedziała, że pół ulicy Urodzajnej należy dobrze do gminy, a pół do miasta. Dobrze, myślę, że tutaj nie ma problemu w tym zakresie, także przejdźmy dalej. Przejdźmy teraz do może dzielnicy Sarnawia. Mogę? Proszę. Pani Mario, przepraszam, czy to jest ta ulica? Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca. Bo ja pamiętam, jak na terenie dzielnicy Szerokie była taka sprawa dość nieprzyjemna, że połowa została wyremontowana przez... O tym rozmawiamy właśnie. O tym rozmawiamy. No dobrze, ale teraz Pani Mario, teraz o co chodzi, tak? Granica administracyjna, no to Boże kochany, jak jest lokalizowana po ulicy, no to jest, no to o co chodzi? Ale my byliśmy bardzo zdziwieni, że doszło do takiej sytuacji. Nie wiemy, czy to do końca zostało tak naprawdę wyjaśnione, dlatego że w momencie, kiedy była tworzona jednostka w 1999 roku, ta Urodzajna rzeczywiście w całości należała do nas i tam wszystkie domy mają meldunki do miasta. A jeśli ja dobrze Panią zrozumiałem, to chodzi co, po połowę ulicy? No, gmina twierdzi, że połowa ulicy jest gminy, połowa miasta. Panią, ja to jestem w stanie zrozumieć, tylko jest jedna też sprawa. Nawet jeśli dokonujemy podziału w innych częściach miasta po ulicy, no to też można dyskutować. No nie, bo taka sama sytuacja była z Dąbrowiską i to było wyjaśnione. Dąbrowiska w całości należy do gminy Jastków, bo ulicy nie można dzielić, tak nam wytłumaczyli. Ale w opisie i tak mamy do granic administracyjnych miasta. To trzeba w mojej ocenie... Ale tak, tak, tak bardzo prosimy. Taki zapis istnieje. Wyjaśnijcie Państwo z Panią Przewodniczącą. Ale nie z jedną, bo my sami nie wiemy. Jest to decyzyjny. Może już zamknijmy ten temat, dlatego że... Nie możemy w żaden sposób, żeby granica dzielnicy Szerokie wykraczała poza granicę miasta, włączając ulicę z innej gminy, więc tutaj dyskusja jest dalsza, bezprzedmiotowa. Przejdziemy dalej. Ale jak ten wniosek brzmił? Bo tu chodziło o to, że po stronie zachodniej my mieliśmy przegłosować wniosek. Ale prosta sprawa, granica miasta... Jeżeli jest zapis obecny, czy jest zapis obecnie o granicach miasta, administracyjnych miasta Lublin, tak? Więc zmiana na to, żeby wpisywać konkretne ulice i je włączać, mimo że one leżą, powiedzmy, częściowo poza obszarem naszej gminy, to jest bezcelowe, więc ja takiego... Ale to nie chodzi o to, Panie Przewodniczący. Mamy konkretny wniosek Rady Dzielnicy, tak? Głosujemy konkretne wnioski? Jest, w,
wniosek jest wariantowany. Jest tak naprawdę i tak go dzieliliśmy. Natomiast głosowanie czegoś, może przegłosujemy, czy włączenie jastkowo do dzielnicy. Tak nie chodzi o to. Jeżeli wniosek jest bezzasadny, to nie widzę potrzeby, żeby go odrzucić. No może to mógł pan. Ale rzeczy oczywiste, które nie widzę sensu poddawania. Wniosek ten jest bezzasadny, moim zdaniem. Przechodzimy dalej. Nie, że tego wniosku nie głosujemy. I ty. Tak, nie głosujemy. Uznamy ten wniosek za bezzasadny i go nie głosujemy. No i bierze pan to na siebie. Dziękuję. Dobrze, biorę go na siebie. Dobrze, przechodzimy dalej. Przechodzimy do dzielnicy Tatary. Poprosiłbym o pokazanie mapy. Bardzo mało tego obszaru. Tutaj Rada Dzielnicy proponuje, żeby obszary związane funkcjonalnie z dawną fabryką samochodów, żeby przełączyć do dzielnicy Tatary. Czy pan przewodniczący chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. W zasadzie nie ma potrzeby. My zaproponowaliśmy, jeszcze tylko powtórzę to, co napisaliśmy, że uważamy za zasadne, żeby dawny teren byłej fabryki samochodu był przypisany do dzielnicy Tatary ze względu na to, że pół tego terenu jest w tej chwili przypisany do naszej dzielnicy. Pozostała część tego terenu jest przypisana do Hajdowa Zadębie. Wydaje nam się, że sensowne byłoby to, żeby ten dawny teren był przypisany do nas, tym bardziej, że będą prowadzone prace modernizacyjne tego terenu i dobrze byłoby, żeby jedna dzielnica odnosiła się do ewentualnych propozycji w tym zakresie. Tam, jeżeli chodzi o tereny prywatne, to właściwie to są trzy takie domy, które wydaje mi się, że zadowoleniem, my nie konsultowaliśmy z nimi, ale chyba zadowolenie przyjmą to, że będą w dzielnicy Tatary, bo do punktów na przykład głosowania będą mieli bliżej. Proszę, ja bym poprosił, oczywiście ta dotychczasowa granica, którą widzimy na mapie, rzeczywiście jest daleka może od oczekiwań. Ja bym poprosił o troszeczkę przesunięcie w stronę północną mapy. Czyli to rozumiem, że od Kastoramy, tak, aż tutaj do tego. Natomiast, bo teren, tak funkcjonalnie ten teren ogrodzony dawnej fabryki, to bardziej się kończy na Tokarskiej, tak? Dobrze myślę? A czy na ten temat powiedziałaś, w jaki sposób Rada Dzielnicy Hajdu Zadębie? Ja rozmawiałem z panem przewodniczącym Wiesławem Bąką. Był tutaj, nie zgłaszał, przed posiedzeniem Rady, zanim poddaliśmy to pod debatę Rady, to rozmawiałem z nim. Mówiłem o tym, że mamy taką propozycję, czy mają jakieś sprzeciwy. Nie wniósł żadnych uwag, ale to było w rozmowie telefonicznej. Również rozmawiałem z innym członkiem Rady Dzielnicy Hajdu Zadębie, panem Jackiem Skibą, który też nie wniósł zastrzeżeń do tej propozycji. Zaprosiłem pana Wiesława Bąbę na posiedzenie Rady. Pan Wiesław deklarował, że przyjdzie na to posiedzenie. Ostatecznie nie przyszedł. W związku z tym traktujemy to, że Rada Hajdu Zadębie nie wnosi uwag. Ale to wszystko jest na takiej zasadzie, jak przed chwilą powiedziałem. Dobrze. To znaczy,
tak, i zmiana jak najbardziej wydaje mi się sensowna. Zastanawiam się tylko, czy zakres tej zmiany, czy aż tak daleko idące, dlatego że tam to patrząc tutaj dalej, tak później ta dalsza granica mi się wydaje, ta nowa granica w pewien sposób nienaturalna, tak jakieś tutaj na samym dole przy granicy, tu już przy Kalinie, przecież takim taki tutaj powstał cypelek, jakieś pojedyncze budynki, czy nie wiem co to za budynki tutaj. O tutaj. Rozumiem, tylko że czyli fabryka aż dotąd się sięgała? Chyba nie do końca, bo... Fabryka sięgała do toru. Do toru, tak. No do... Czyli tutaj... Ja to proponuję, tylko do toru. Bo to z tej strony do toru to się niejako nic nie zmienia. Natomiast chodzi mi bardziej... To bo znam te okolice i tutaj... No nie wiem, dobrze. Proszę bardzo, pan radny. Ja bym chciał jeszcze zapytać, skoro już tak analizowaliście Państwo ten teren, no to przepraszam, ale z zewnątrz, jak postawiliście granicę aż tak daleko, czy nie rozważaliście na przykład dołączenia do Krygowej? Bo tak naprawdę patrząc z punktu widzenia komunikacyjnego, poszliście bardzo daleko. I teraz pytanie, czy granicę nie dać na Krygową? Ale to jest po prostu dyskusja, absolutnie nie opieram się. My proponowaliśmy, żeby dawny teren fabryki samochodów, a dawny teren z fabryki samochodów nie sięgnął do Krygowej. Dobrze, pytanie jest takie, czy obecnie teren dawnej fabryki, rozumiem ta część, czy ta część nadal jest wydzielona, bo akurat w tą uliczkę nigdy nie wjeżdżałem, przyznam szczerze, więc nie wiem jak tam jest dalej, czy to dalej jest w jakiś sposób fizycznie podzielone, czy teraz już ta granica dawna zaniknęła. Tak, naturalna granica jest na Wisity Żowieckiej i my tylko dotąd zaproponowaliśmy. Rozumiem. Nie widzę więcej głosów, w związku z tym przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnych wniosków. Już nie ma obecnych, w związku z tym przejdziemy dalej. Konstantynów. Ta część wniosków Konstantynowa pokrywa się chyba z wnioskiem, który wcześniej głosowaliśmy, wnioskiem dzielnicy Rury o przyłączenie bloków, bo tutaj są oddzielenia bloków żubelskiej spółdzielni mieszkaniowej, więc to już zostało skonsumowane w poprzednich głosowaniach. Proszę bardzo. Ja bym chciał tylko dopytać, tak patrząc zupełnie niezależnie na tą część miasta. Oddzielenie tych bloków, co już faktycznie się stało, w jaki sposób wpłynęło na pomniejszenie liczebności Konstantynowa? Czy jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować? Ja nie wiem, ile tam w Konstantynowie dotychczas po prostu zamieszkiwało mieszkańców. Pan Łukasz Mazur jest w stanie odpowiedzieć. Nie jestem w stanie określić konkretnie ile osób mieszka w tych blokach. Mamy dane, tutaj pani Wierowin dysponuje danymi, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. Konstantynów, liczba mieszkańców to jest nieco ponad 8 tysięcy mieszkańców. Zmniejszyłoby się o 1969 mieszkańców, czyli niecałe 2 tysiące. Właśnie o to mi chodziło, dziękuję. Czyli zrobiliśmy, szanowni państwo, znaczy w tej wersji, którą tutaj procedujemy, tak? A obkrajamy Konstantynów, szanowni państwo, naprawdę bardzo, bardzo mocno. A duże Rury? Panie radny, ale taka również była propozycja dzielnicy Konstantynów. Żeby te domki, tak? Tak, oddzielenie bloków żubelskiej spółdzielni mieszkaniowej z ulicy Krasińskiego wzdłuż ulicy Struga. Taki dokładnie wniosek, jak przegłosowaliście, więc to tak naprawdę były zbieżne dwóch dzielnic. Nie do końca rozumiem wniosek. Blok LSM przy ulicy Paladyny od ulicy Wileńskiej oddzielić od domków jednorodzinnych. Czy można prosić o przybliżenie i... Więc właśnie nie do końca rozumiem, bo
W związku z tym, że to jest sytuacja bieżąca, wniosek również uznaję za bezzasadny. Przechodzimy dalej. Kosiunek. W zasadzie wniosek Felina, dlatego że Kośminek wyraził tylko swoją opinię, opinię negatywną co do tej zmiany. Chcę tylko, panie przewodniczący, w tym temacie jeszcze, jak już omawiamy dzielnicę Kośminek, mogę? Proszę. To chciałbym zauważyć, ja już podnosiłem ten wątek, że tak na dobrą sprawę kompensa zawodowa to jest tylko i wyłącznie część tego, co będzie miało miejsce. I gdybym mógł poprosić tutaj Państwa o to, żebyśmy wyświetlili pokrycie miasta planami, to myślę, że częściowo by się to powiedzmy wyjaśniło na tej mapie. Może nie do końca będzie to dobrze widoczne. Niemniej jednak uważam, że ta zabudowa wielowątkowa będzie kontynuowana. Naprawdę będzie bardzo trudno wydzielić jakąś naturalną granicę. Myślę, że w tym momencie, panie przewodniczący, i tak dyskusja już się odbyła, więc myślę, że powinniśmy jakoś tam ukracać. Dobrze, dziękuję. Znaczy ja się nie zgodzę, dlatego że akurat w tym przypadku bardzo wyraźnie widać naturalną granicę, jest to poligon. Podejrzewam, że zabudowanie poligonu, potencjalne zabudowanie poligonu wiązałoby się ze zgodą wojska, bo ten teren prawdopodobnie jest wyłączony spod planowania i nie można na tym terenie dokonywać żadnych inwestycji. W związku z tym argument o tym, że w tym kierunku miałoby się dalej rozwijać Felin, jest chyba nietrafiony. Natomiast no ja znam doskonale, bo to jest jedna z dzielnic, która jest no niejako pod moją opieką. I połączenia społeczno-gospodarcze są tak silne z Felinem i praktycznie nikt, który tam mieszka, nie czuje się w żaden sposób związana z Kośminkiem. Więc to jest akurat dość taki jaskrawy przykład tego, jak te podziały poprowadzone po ulicach są niesprawiedliwe i nie pasują do tych podziałów społeczno-gospodarczych. Wyłączamy cały fragment, znaczy propozycja jest włączenia całego fragmentu do granic miasta i do poligonu i naprawdę chyba długi czas musiałby minąć, żeby te tereny i wiążeć to ze zmianami pewnie na poziomie centralnym, żeby w ogóle te tereny by zostały uwolnione w jakiś sposób pod inwestycje. Jeżeli nie ma więcej, proszę bardzo. To głos w dyskusji, jeśli prawdą będzie to, szanowni panie, że rzeczywiście tereny zostaną te uwolnione pod zabudowę wielorodzinną, to nasze działania nie są celowe na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Ale ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że jeśli by nawet był taki pomysł, to wprowadzenie go wymiana wymaga zmian na poziomie centralnym i w związku z tym ja bardziej użyłem argumentu, że takie zmiany szybko by nie nastąpiły, jeśli nawet ktoś miałby taki pomysł. A ja słucham też wypowiedzi pana prezydenta w tym zakresie. To nie wiem, czy pan dokładnie słuchał, bo pan prezydent ewentualnie proponował, gdy państwo poszukiwaliście terenu pod Mieszkanie Plus, zaproponował, że takim terenem mogą być poligony. Natomiast państwo ze strony szczebla centralnego nie ma zainteresowania, żeby na tym terenie inwestować, także nie ma takiej obawy. Ja mam inne informacje. Dobrze, może pan ma informacje jakieś z centralnych, prawda? Natomiast my takiej informacji nie mamy. Pan Fitkowicz, proszę. Taka refleksja, panie przewodniczący, znaczy uwaga może, specustawa rzeczą mieszkaniowa i tego typu zeleni są do zabudowy. Ale taka refleksja mi w tej chwili właśnie nasza po wypowiedzi pana radnego, bo wtedy, kiedy zaczynaliście państwo pracę, czy zaczynaliśmy pracę nad zmianą statutu jednostek pomocniczych, nie było
mowy, tak ja pamiętam, o zmianie granic. I chciałbym zwrócić uwagę Szanownej Komisji na jeden bardzo ważny aspekt. Jeżeli nastąpi ta zmiana granic, to jak gdyby zostanie naruszony tryb konsultacji przy zmianie studium. Bo nie te dzielnice wypowiedziały się, czy też wypowiadały się w zakresie, który będzie im dodany, a innym zdjęty. To taka tylko drobna refleksja. Dziękuję. Dziękuję. Chyba nie dokładnie zna pan statut, bo w każdym statucie Rady Dzielnic ma pan na końcu wyszczególnione obszary, które zajmuje pana dzielnica. W związku z tym jest to materia statutowa i nasza komisja powinna się, zmieniając statut, również tą materią zajmować. To jest jedna sprawa. Poza tym, jeżeli dyskutujemy o studium, to dyskutujemy w bieżących granicach, a nie w przyszłych, bo te granice będą obowiązywać. Jeśli Rada się na to zgodzi, dopiero gdzieś w przyszłym roku. Także tutaj ten argument jest chybiony. Dobrze, w takim razie przejdziemy. Nie widzę więcej głosów, w związku z tym przejdźmy do zaopiniowania tej zmiany. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej zmiany? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Zmiana zaopiniowana pozytywnie. Dzielnicy Czuby Północne. Natomiast nie wiem, czy to jest związane z materią naszej komisji, bo wnioskuję o przywrócenie rejonu powodów do głosowania na kandydatów do rad dzielnic. W związku z tym nie jest to chyba materią prac naszej komisji. Tak, tak. Także w tym dyskusję porządzam bez zasad na ten temat. Czuby Południowe. Proszę o pokazanie na mapie. Wniosek, to ja może odczytam fragment pisma Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Rada Dzielnicy chciałaby, żeby ustalić wschodnią granicę dzielnicy Czuchy Południowej na rzece Bystrzycy. Rzeka jest miejscem faktycznie dzielącym przestrzeń po zachodniej stronie Bystrzycy. Z przestrzeni tej korzystają mieszkańcy dzielnicy Czuby. Taki sposób wyznaczenia granicy ułatwi zagospodarowanie tego obszaru, wykorzystując na przykład środki z tak zwanej rezerwy celowej. Rozumiem, że w tym momencie granica jest w jakiś taki nienaturalny sposób poprowadzona, bo nie jest ani po ulicy, ani po rzece. Nie, ulica skręca w bok i tutaj za tymi zabudowaniami dopiero skręca. Tak, a potem przebiega tak naprawdę pomiędzy ulicą, a pomiędzy rzeką. Rzeczywiście dość nienaturalnie. Głosujmy w takim razie, nie widzę głosu, w związku z tym przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przesunięciem tej granicy w sposób zaproponowany? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Wrotów nie widzi. Proszę bardzo, panie dyrektor. To jeżeli moglibyśmy jeszcze będąc w tym obszarze wrócić do tego fragmentu nigdzie nie przyłączonego, bo on jest zaraz jakby ponad tą teraz przegłosowaną zmianą, tylko dotyczy granicy za Cukrownią i Czuby Północne. Czyli ten obszar tutaj pomiędzy tymi czerwonymi liniami. To już było głosowane, panie dyrektor. Tak, tak. To już jest przepraszam. Za Cukrownią, to już jest na nas. Dobrze, nie widzę więcej wniosków, nie. Bo jest jeszcze wniosek. Prawdopodobnie chodzi o wniosek o utworzenie Rady Dzielnicy Węglinek, natomiast tu myślę, że wykraczamy poza materię prac dla tej komisji, także wydaje mi się, że tutaj wydzielenie kolejnej dzielnicy nie jest, wykracza poza nasze kompetencje. Proszę bardzo, pan radny. Dziękuję, panie przewodniczący. No właśnie o to mi chodziło też, żebyśmy mieli radca prawnego między innymi w tym punkcie, bo
bo jeśli prawdą jest, że nasza komisja ma w kompetencjach rekomendowanie zmian granic dzielnic, to w mojej ocenie dotykamy tej materii, bo będziemy zmieniać granice jednogmina północnego i jednogmina południowego. Więc tutaj ta wątpliwość w mojej ocenie jest otwarta. Tu zgodzę się pana prawnym w części, że rzeczywiście dotykamy, natomiast no, wydaje mi się, że pomysł tworzenia nowej Rady Dzielnicy wykracza poza nasze kompetencje. Tak? Nie jest to... W związku z tym wydaje mi się, że za bezzasadne tutaj opiniowanie tego wniosku, ewentualnie państwa prośbę o opinię na temat, nie wiem, mojego zdania, czy zdania pana radnego Kopiela, czy państwo macie coś w tej kwestii, jakieś własne przemyślenia. Tam o przesunięcie granicy między swoją dzielnicą a dzielnicą Śródmieście i poprowadzenie tej granicy przez ulicę Farbiarską i Przemysłową. I tam w tym zestawieniu, które państwo posiadacie, ta propozycja jest przedstawiona. Rozumiem, tutaj się już dowiedziałem, że to było w wcześniejszej zbiorczej propozycji. Dobrze, także przejdźmy do tych wniosków. Już bez pisma musimy pracować, ewentualnie będziemy się podpierać, jeżeli ktoś będzie prosił o szczegóły, nie. Będziemy na razie się opierać na części graficznej, jeżeli to państwu wystarczy. Ja bym poprosił o powiększenie, jeszcze raz wprowadzenie. Proszę o powiększenie. Rada Dzielnicy Stare Miasto, jak rozumiem, czy to jest państwa wniosek, czy to dzielnicy Stare Miasto? Dzielnicy Stare Miasto. Wnioskuję o przyłączenie fragmentu do ulicy Twardiarskiej. Tutaj wraz ze szkołą tego obszaru. Do tej linii wykropkowanej. Rada Dzielnicy Stare Miasto wnioskuje o przesunięcie granicy właśnie na ulicę Farbiarską Przemysłową. Taki ten teren właśnie tutaj między linią czerwoną a tą niebieską znalazłby się w Starym Mieście, w dzielnicy Stare Miasto. Czyli tak naprawdę kilka budynków. Szkoła, słodownia i tereny po byłej łazie. Dokładnie. Dobrze, to przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. To już prosiłbym, bo nie mam tego pisma przed sobą, to także prosiłbym państwa o przesuwanie się na kolejne obszary, które miały być przedmiotem jeszcze naszych obrad. Wszystko, tak? To jest wszystko z tego zestawienia, natomiast jeśli chodzi o taką propozycję naszą tutaj urzędu dotyczącą zmiany granic, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na ulicę Makową, która jest między dzielnicą Abramowice a 10. Granica jest poprowadzona graficzna w statucie dzielnicy Abramowice poniżej ulicy Makowej. W związku z tym, że no, trudno tutaj mówić o granicy, jeśli ona przecina w połowie działki, chcielibyśmy zaproponować przesunięcie tej granicy w kierunku południowej granicy działek od ulicy Makowej. Tak jak jest ta linia niebieska-fioletowa przedstawiona. Proszę bardzo, radny papier. Dziękuję za ten głos, bo faktycznie myślę, że Rada Dzielnicy 10 to umknęła, Rada Dzielnica Abramowice jakimś tym terenem się chciała chyba zająć. Tylko poprosiłbym, nie wiem, o fotoplan, bo z tego, co państwo tutaj żeście narysowali, to wygląda mi, że to jest puszczone po bocznicy kolejowej. Tak, po bocznicy, to nie zostało wypowiedziane. Jak najbardziej przychylam się granicami działek, tak, bo bocznicy i
kierunku Lizabonu, więc uważam to za zasadne absolutnie wydzielenie tej części tych nieruchomości, bo tam tych zabudowań no jest niewiele i że tak powiem, wyciąganie ich do Abramowic uważam no średnio za zasadne. Na pewno mieszkańcy ulicy Mankowej, którzy posiadają swoje nieruchomości w drugiej linii zabudowy, tak oni wiadomo, że w mentalny sposób są związani z dzielnicą 10. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Sprawa wydaje się oczywista. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za taką zmianą? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Czy są jakieś? To wszystkie propozycje. Ja już to uznałem, że to ogólnie była na całym ekranie, uznałem, że to poprawka łącznie do zmiany tej granicy. Także to już poznajemy za przegłosowanie przesunięcie tego jednego czy dwóch budynków. Proszę Państwa, wpłynęły również pisma dotyczące po zapoznaniu się rad dzielni z propozycjami w statucie wpłynęły pisma, natomiast myślę, że już się na kolejnej komisji będziemy tym zajmować, już może więcej takich opinii wpłynie. Zastanawiam się teraz nad propozycją ustalenia kolejnego terminu. Ja spróbuję się może skontaktować z przewodniczącą, żeby nie podejmować tej decyzji bez niej. Czy z Państwa strony są jakieś propozycje? Ja mam, Panie Przewodniczący. Jako że, Szanowni Państwo, wchodzimy już w okres wakacyjny, a przyjęło się, że radni dopiero spotykają się na początku września. Nie mam przy sobie tej rozpiski, tak? Można by zobaczyć jeszcze ewentualnie, kiedy mamy sesję Rady Miasta i ewentualnie, Panie Przewodniczący, możemy to zrobić w tym tygodniu sesyjnym na początku września. To też uważam, że mógłby być wtorek, pomiędzy komisjami po prostu jeszcze przed. Wystarczyłoby zweryfikować to z naszym planem jako planu pracy rady i wtorek być może i o tej godzinie może późniejszy. Panie radny, ja już nie wiem, komisja do spraw statutu miasta będzie, bo też będzie dodatkowo, ale to będzie w poniedziałek o 17:00. Dobrze, ja w międzyczasie pozwólcie Państwo, że wykonam telefon do Pani Przewodniczącej, żeby nie podejmować się tej decyzji bez niej. Dobrze, ale to byłby wtorek w tym tygodniu sesyjny. Tak postulował. Ewentualnie ustalmy. Tak, w momencie ja sam mnie skonsultować, także 30 sekund przerwy ja skonsultuję z Panią radną Rywką. Pani Przewodniczącej, żeby to była rzeczywiście ten wtorek na godzinę 11:00. Tak, Pani Przewodnicząca Rzygowska. Może być? Tak, mówimy o 4 września. 4 września, godzina 11:00. Dobrze, w takim razie przyjmujemy to jako następny termin posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie, za dyskusję i udanej wakacji. Dziękuję bardzo.